Przedstawiam bohaterów dzisiejszego spotkania. Ten pan po prawej stronie to Witold Gadowski. Już prosił o wybaczenie, że jest z Krakowa, więc miejmy tolerancję dla tego, co on mówi, o tym, żeby komuś przeszkadzać, komuś nie przeszkadzać, żeby jakoś tak było. Tak w Krakowie myślą, jak Witold Gadowski. A pan z lewej strony to Przemysław Wojciechowski. Pan skromnie siedzący tutaj to pan Piotr Jegliński. Pan Piotr Jegliński jest sprawcą wielu zamieszań w swoim życiu i dziś jesteśmy ofiarami kolejnego zamieszania. To zamieszania, które robi pan Piotr Jegliński, są tak zwane zamieszania pozytywne. Pozytywne zamieszania związane z wydawnictwem Edycją Spotkania, które wydało książkę. Panowie, ale to ja będę tak bardzo długo... Nie, ja tam nie pójdę. Nie. I wydał książkę Tragarze Śmierci i będziemy o tej książce dzisiaj rozmawiać. Będą państwo zadawać pytania, nie ja, ale najpierw oddamy głos wydawcy. Dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że wszyscy tak licznie przybyli. Postaram się wejść na górę, bo jestem małego wzrostu, więc muszą je wszyscy zobaczyć. No, jestem, przepraszam, będę ze względu na moje zdrowie siedział tutaj i chciałem państwu powiedzieć, tutaj Krzysztof Skowroński powiedział, że robimy zamieszanie. Tak, całe życie robię zamieszanie, bo całe życie walczyłem z komuną i z nią walczę. I dzisiaj mam nadzieję, że rozpoczyna się, że ten 11 listopada to będzie pierwszy listopad w nowej rzeczywistości, w nowej Polsce. I chciałem powiedzieć, że zaraz po wyborach podjęliśmy akcję, zwróciłem się w liście otwartym do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z prośbą o odtajnienie tajnych archiwów SB, UB i innych służb komunistycznego terroru. Ponieważ uważam, nie tylko ja, ale wszyscy chyba obywatele, że trzymanie tych zbiorów zamkniętych w tajemnicy służy tylko byłym agentom. Kogo oni chronią? Zadałem te pytania wielokrotnie szefowi Instytutu Pamięci Narodowej. Obecny tutaj pan pułkownik Piotr Wroński dokonał pewnego przełomu, bo on zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej ponad miesiąc temu, więcej, jeszcze przed wyborami, z prośbą o odtajnienie jego teczki. Wezwał jego byłych kolegów, Gromosława Czempińskiego, Aleksandra, przełożonych, Aleksandra Makowskiego i innych towarzyszy o uczynienie tego samego. Żeby wreszcie przeciąć pępowinę. Póki te akta nie zostaną odtajnione, będziemy uważali, że to jest ciąg dalszy, więc teraz czekamy na ruchy nowej władzy. Miejmy nadzieję, że idzie ku lepszemu. Miejmy nadzieję, że prezydent Rzeczpospolitej Polski, który objął honorowy patronat nad galą niepodległości, która odbędzie się w Teatrze Wielkim 11 listopada o 19 godzinie, będzie obecny. Będzie to prapremiera wykonania utworu Karola Kurpińskiego, twórcy Warszawianki. Przyjeżdża belgijska orkiestra symfoniczna Fundacji Solvejów, która uznała, że to jest hołd Belgii za powstanie listopadowe. Będą tam wykonywane utwory poświęcone żołnierzom polskim, belgijskim, francuskim, padłym w tej wojnie. Więc mamy nadzieję,
że prezydent zdąży przyjechać z tego Podlasia na tą uroczystość do Teatru Wielkiego. Dziękuję Państwu i oddaję głos autorom. No to w takim razie, proszę Państwa, zaczynamy. Zaczynamy od pytania, którego żaden dziennikarz nie powinien zadać drugiemu dziennikarzowi, czyli od pytania, dlaczego warto, proszę Pana, przeczytać Pana książkę? Ponieważ jest dobra. Znaczy, ja myślę, że tak, że jeżeli Monika Jaruzelska pisze swoje wspomnienia, i robi to Jerzy Urban, Anastazja Potocka, to w takiej konkurencji ta książka oznacza się tym, że jest naprawdę o faktach i pokazuje rzeczy takie, jakimi były, a nie takie, jakimi się komuś wydawało. Więc no, lepiej przeczytać tą książkę niż wspomnienia towarzyszki Panienki. To jakby pierwsza odpowiedź, a druga bardziej poważna. Ta książka opowiada o tym, jak narodził się współczesny terroryzm. Współczesny terroryzm, naszym zdaniem, narodził się w 1972 roku na olimpiadzie w Monachium, kiedy nastąpiło sprzężenie pomiędzy terrorem i zbrodnią, a mediami. Bo jak Państwo pamiętacie, ci starsi z Państwa pamiętają, w 1972 roku po raz pierwszy zamach terrorystyczny był transmitowany nieomal na żywo przez telewizję, czyli nastąpiła pewna symbioza. Media zaczęły żywić się gwałtem na żywo, a terroryści zaczęli wykorzystywać media ku temu, żeby potęgować efekty swoich działań. Dodam tylko, Witek, że nie był to przypadek, że była to operacja zaplanowana. No właściwie trudno mi zachwalić, bo to jest tak, no, w momencie, kiedy mam zachwalać swoją książkę, to czuję się jak komiwojażer, który wciska Państwu jakiś towar. Ja mam nadzieję, że jak Państwo przeczytacie tą książkę, no to pojawi się dopiero wiele pytań w Państwa głowach i zaczniecie zasypywać nas tymi pytaniami i z tych pytań powstaną następne i następne publikacje, no bo tak pewne penetracje się układają. Więc czy terroryzm może istnieć bez służb specjalnych? Odpowiedź brzmi nie. I wtedy nie mógł istnieć i dziś nie może istnieć. O tym, mam nadzieję, porozmawiamy w drugiej części naszego spotkania, kiedy to Państwo będziecie mówić, a my będziemy starali się odpowiedzieć, ale wtedy właściwie cały terroryzm międzynarodowy miał swoje korzenie na Kremlu. I w tej książce pokazujemy, jak to było. Pokazujemy ten mechanizm, pokazujemy, dlaczego Carlos pozostawał bezkarny przez tak wiele lat, pokazujemy, dlaczego Czarny Wrzesień mógł działać na taką skalę, na jaką działał, dlaczego narodziło się Rote Armii Fraktion, dlaczego działało Action Direct, dlaczego działały Czerwone Brygady. To wszystko jest udokumentowane na faktach. W książce znajdują się wywiady zarówno z terrorystami z RAF-u, jak i z Carlosem, jak i ostatni wywiad, jakiego udzielił Abu Daud, ostatni żyjący członek kierownictwa Czarnego Września. Nie wymieniłeś jednego z bohaterów z tej książki, czy takiego wywiadu otwierającego. To jest wywiad, to jest... Nie chcę się martwić, ale to słychać. Naprawdę? A przepraszam, w takim razie to jest wywiad z bardzo ważnym oficerem Mossadu, który nie tylko mówi o tym, co wydarzyło się w 70-tych latach, ale również o tym, co wydarzyło się w 2010 roku. Rzeczywiście to wydanie naszej książki jest wzbogacone o wywiad z Yuvalem Avivem, czyli bohaterem filmu Monachium Stevena Spielberga. To jest ten Avner z filmu Monachium. Więc on mówi oczywiście
Ciekawe rzeczy. Kończy jakby ten wątek pogoni za Czarnym Wrześniem, demitologizuje mnóstwo publikacji, które pojawiły się i są kłamliwe, szczególnie na Zachodzie. Mnóstwo publikacji gloryfikujących tam przeróżne grupy terrorystyczne się pojawiło, ale także mówi o Smoleńsku. A dlaczego pytałem o Smoleńsk? Ponieważ pierwsze wydanie tej książki pojawiło się w kwietniu 2010 roku, tuż po katastrofie smoleńskiej. I naturalną rzeczą jest fakt, że musieliśmy zacząć pytać o Smoleńsk. I pytamy wszystkich, którzy naszym zdaniem mogliby mieć jakąkolwiek cząstkę wiedzy na temat tego, co zdarzyło się w Smoleńsku. Stąd przez kilka lat pytany o tę sprawę Yuval Aviv, były oficer Mossadu, potem konsultant CIA, między innymi w czasie katastrofy nad Lockerbie, odpowiada, to nie pogoda była przyczyną tej katastrofy. Za tą katastrofą stoi Rosja i Putin. To są jego słowa odpowiedzialne, przemyślane przez kilka lat, bo przez kilka lat nagabywaliśmy go o to, żeby zaczął mówić o Smoleńsku. Zaczął mówić. Powiedział, że widział dokumenty izraelskie, dokumenty amerykańskie, dokumenty brytyjskie, materiały wywiadowcze i na podstawie tego, co widział, twierdzi, że to nie pogoda była przyczyną katastrofy w Smoleńsku. Ja myślę, że to jest krok ku temu, żeby wyjść poza rozważania techniczne i pójść w kierunku prawdy, która istnieje, tylko nikt z oficjalnych czynników dotąd o tą prawdę się nie upominał. Nikt nie występował do służb specjalnych krajów zachodnich o to, żeby podzieliły się wiedzą operacyjną na temat tego, co zdarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. I myślę, że taka wypowiedź, przemilczana starannie przez media mainstreamowe, która jednak przebiła się już przez media, które omijają mainstream, a jednak docierają do państwa głów, że ta wypowiedź otwiera dopiero nowy kierunek poszukiwań. Naukowcy zrobili już piękną robotę. Świadkowie powiedzieli, co wiedzą. Jedni prawdę, drudzy nieprawdę. A teraz czas, aby skorzystać z zasobów służb świata demokratycznego, które istnieją, a o które polski rząd, ani polski prezydent przez 5 lat nie występowali. A powiedz, w jaki sposób dociera się do takiego świadka? Dlaczego udało ci się z nim spotkać? Kiedy go po raz pierwszy spotkałeś? Znaczy, to jest zwykle przypadek, po prostu. Ja w czasie, kiedy wydarzyła się katastrofa smoleńska, przebywałem w Izraelu, bo tam akurat realizowałem zdjęcia do filmu o międzynarodowym rynku handlu ludzkimi organami. I jak wydarzyła się katastrofa smoleńska, to byłem w Jerozolimie. I nie bardzo chciałem nawet uwierzyć w to, co się stało. Pierwsze SMS-y, Przemek przysłał pierwszego SMS-a rano, siedzieliśmy u sióstr, jedliśmy śniadanie, nie wierzyliśmy w to, co się stało. Potem już uwierzyliśmy w to, co się stało. Potem pytaliśmy ludzi w Izraelu wtedy, co o tym sądzą i rozmawialiśmy też z oficerami i armii i jak podejrzewam służb, chociaż nie przedstawiali się jako oficerowie służb. I wtedy i 10 kwietnia, 11 i 12 wszystkie opinie, jakie słyszeliśmy, ale także główne tytuły dzienników w Izraelu mówiły zamach na prezydenta Polski. Zamach na prezydenta Polski, tam dla nikogo nie ulegało wątpliwości, że za tym stoi Putin. Być może to była emocja, być może to były pierwsze interpretacje, tylko że jak przyjechaliśmy do Polski, to uderzyło nas inny ton. To tam w Izraelu takie były nagłówki gazet, takie były wypowiedzi ekspertów, tak w telewizji komentowano katastrofę smoleńską, a w Polsce przyjechaliśmy do kraju, w którym narracja mówiła błąd pilotów, pijany generał, zła pogoda. Śledztwo rosyjskie, wszystko wykryte, nie ma już czego szukać, wiemy. Byliśmy całkowicie zaskoczeni, ale Przemek był w Smoleńsku 10 kwietnia, więc może powiedzieć więcej. Ja myślę, że kwestia samego Smoleńska, myślę, że za chwilę do tego... Przepraszam. Myślę, że kwestia smoleńska to jest kwestia, do której zaraz powrócimy, do której zaraz pewnie ją rozwiniemy w jakiś sposób. Natomiast Krzysztof zapytał, dlaczego warto przeczytać tę książkę. Ja bym jeszcze dodał do tego, co mówi Witek, że w tej książce jest wywiad ze zmarłym niedawno Czesławem Kiszczakiem. I proszę sobie wyobrazić, że on jako jedyny
z tych ważnych postaci ówczesnego świata, ludzi służb specjalnych, przyznaje się do wszystkiego, nie zaprzecza faktom. Pytany przez nas Wojciech Jaruzelski o swoje kontakty z terrorystami, o jakby sprawstwo w kwestiach szkolenia ich tutaj, ochrony ich tutaj, oczywiście zaprzecza. Szefostwo wywiadu ówczesnego, czy też kontrwywiadu nabiera wody w usta. Polscy handlarze bronią cierpią na naprawdę poważną amnezję. Natomiast Kiszczak przyznaje się do tego w sposób taki bezkompromisowy. Na pytanie, czy szkoliłeś terrorystów w Polsce, czy Polska szkoliła terrorystów, odpowiada, tak, szkoliliśmy. Czy pomagałeś im? Tak, pomagałem im. I dwa dni temu Czesław Kiszczak zmarł. Jego ocena, jego życie, tutaj jakby ocena jego życia nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast muszę oddać, że jako jedyny przyznaje się do tego wszystkiego, bierze to, mówiąc kolokwialnie, na klatę i nie próbuje szukać żadnych usprawiedliwień. To warto również między innymi dlatego przeczytać ten fragment, czy też tę książkę. Ponieważ jesteście dziennikarzami, którzy przeprowadzili wiele rozmów z Czesławem Kiszczakiem. Dzisiaj w poranku z Witoldem Gadowskim o tym rozmawiałem, ale jak ty pamiętasz te spotkania, jakie wrażenie robił na tobie Kiszczak i co ciekawego odkrył z tych swoich szaf, z tych swoich archiwów? Ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy przyjechaliśmy do Czesława Kiszczaka, do domu tutaj na warszawskim Mokotowie. Pamiętam taką scenę, ja nie wiem, czy ona nie jest nawet tutaj opisana w sposób taki dosłowny, w 100%. Kiedy weszliśmy do niego do przedpokoju, powitała nas jego żona i ze łzami w oczach. My tak troszkę tacy jakby speszeni tą sytuacją, no nie wiedzieliśmy, czy nie trafiliśmy w środek awantury rodzinnej, czy też może coś innego się wydarzyło. No ale jego żona po prostu przywitała nas z płaczem, mówiąc: panowie, po raz kolejny mojego męża dzisiaj rano nazwano komunistycznym zbrodniarzem. A przecież to taki porządny człowiek. I jakby ta sytuacja zapadła mi w pamięć, a co do tego, jak zapamiętaliśmy Kiszczaka i czego dotyczyły te rozmowy. I ja naprawdę muszę oddać jedną rzecz, jakby trzymając się z daleka od jakichś tam ocennych sytuacji, że tak mimo wszystko ten człowiek starał się rozmawiać z nami, tak jak mówię, w sposób oparty o fakty. Jeżeli prezentowaliśmy mu pewien dokument albo pewne nasze, nie wiem, konstatacje czy też ustalenia, on nigdy się tego nie wypierał. Tutaj na samym końcu tej książki, na ostatnich stronach, jest taka mapa, która przedstawia ośrodek szkoleniowy, gdzie szkolono oficerów Rote Armii Fraktion. Tutaj Jacek, który stoi pod ścianą, odnalazł to miejsce. Nawet tego Kiszczak się nie wyparł. Powiedział, że była taka sytuacja, jednak nie pamięta szczegółów. I właśnie tak go pamiętam, jako człowieka, który, bo państwo być może z doniesień medialnych pamiętacie go jako człowieka, który miga się przed sprawiedliwością. Być może tak było w rzeczywistości, ale ja zapamiętałem go jako człowieka, który niespecjalnie Witek chyba kluczył w różnych sprawach. Oprócz tego, nie wiem, żył skromnie, żył ascetycznie, jak taki zdrowy komunista. Piotr Jegliński chce coś dodać. Tylko jeszcze o tym Kiszczaku, bo przepraszam, trzy słowa powiem. Więc tak, nie chcę, żeby państwo pomyśleli, że nastąpił jakiś syndrom sztokholmski i naraz fascynacja zbrodniarzem, tak? Nie. Natomiast wydaje mi się, że pomiędzy postawą dziennikarza a postawą propagandysty czy wojownika ideologii jest pewna różnica. Ja mogę jako człowiek nie akceptować mojego rozmówcę, mogę jako człowiek go potępiać, ale jeżeli ja chcę z niego wydobyć jakąś prawdę, to przecież nie mogę na niego drzeć się cały czas, ty zbrodniarzu, trzeba cię zamordować, ty komunistyczny gnoju i tak dalej, no bo wtedy nie ma żadnej rozmowy. Więc jakby dla nas ważniejsze było to, co się da się wyciągnąć z Kiszczaka, który naprawdę był skarbnicą różnych informacji i większość z nich niestety zabrał do grobu, niż no, takie tyrady ideologiczne, które możemy zawsze wygłosić i co do których nie ma sporu. Ale to nie jest tylko przypadek w tej książce Kiszczaka, ale jak spotykasz zawodowego łgarza,
to w jaki sposób możesz dać wiarę czemukolwiek, co mówi, tak? No, notujesz zdanie. Kiszczak powiedział, że dawaliśmy broń terrorystom. Ale to może być albo prawda, albo nieprawda. To albo świadczy o odwadze, albo świadczy o głębokim zakłamaniu. Więc jak odróżniasz te dwie rzeczy? Ale Piotr... Zaraz, proszę Państwa. Ponieważ tutaj kolega Przemysław powiedział o tym ascetycznym, skromnym komunizmie, to ja dołożę się. Otóż ten ascetyczny komunista, proszę Państwa, potrafił interesować się poszczególnymi ludźmi. W jaki sposób? Przesłuchiwał moją rodzinę, moją matkę, moją babcię 85-letnią, moją matkę. Przesłuchiwano, grożono jej śmiercią. Zadawano pytania różnym ludziom przesłuchiwanym. Osobiście Kiszczak przesłuchiwał jako szef kontrwywiadu wojskowego w 1978 roku. W mojej sprawie, ponieważ został aresztowany w Paryżu agent. I o tym mówi, nie będę powtarzał, film Operacja Reszka. I tym właśnie ten Czesio, ascetyczny komunista, osobiście się interesował. On do tego stopnia, że interesował się operacjami, które prowadził, operacjami, które mogły się skończyć śmiercią mojej matki. On zorganizował dużą operację, między innymi odpowiedzialny jest. Niestety, bardzo żałuję, Państwo się zdziwicie, bardzo żałuję, jak dowiedziałem się, byłem wstrząśnięty śmiercią Czesława Kiszczaka, bo liczyłem, że doczekam się, jak go zobaczę za kratami więzienia w Mokotowie, na Mokotowie, gdzie również przesłuchiwana była moja matka. I powiem Państwu jeszcze, ten dobrotliwy staruszek korzystał z dóbr materialnych. A powiem Państwu, że część złota z afery żelazo rozdawał swoim kumplom, że na Mazurach w jego daczy pewni kolekcjonerzy kupowali malarstwo dla tych skromnych wojskowych Czesława Kiszczaka i Jaruzelskiego. Są na to świadkowie. To są ludzie, którzy mają ich rodziny poukrywane fortuny. Nie wierzcie w te brednie. Jeszcze na koniec, ja broń Boże tutaj nie chcę w jakiś sposób wchodzić w narrację Przemka, dlatego że on powiedział to ironicznie oczywiście. Natomiast ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, że właśnie tym listem wydanym przez prokuraturę Warszawskiego Okręgu Wojskowego byłem poszukiwany do roku 99 i byłem ścigany według artykułu 124, czyli szpiegostwa, a więc kara śmierci. I w roku 2000 dopadła mi policja niby w wolnego kraju, przewieziono mnie na komendę główną policji, gdzie nie wiedzieli, o co chodzi. Nie wiedzieli, o co chodzi, no ale w końcu pojawił się na ekranach czerwony napis Jegliński, mrugający. Pytają się, proszę pana, a co pan robił w kraju? Pan był, siedział za granicą? Mówię, nie ukrywałem się, jeździłem często. Przecież pana mogli zgarnąć w każdej chwili. I śledztwo zostało umorzone wbrew moim przepisom, albowiem prokurator znalazł 3 naruszenia prawa ówczesnego PRL-u, gdzie, prawda, są całe stenogramy, jak to namawiano tak zwanych świadków, prawda, jak widzieli, jak ja gdzieś w Paryżu rozmawiałem z osobnikami mówiącymi z dziwnym amerykańskim akcentem albo po prostu po francusku we Francji. I ja się nie zgadzam na to. Natomiast na polecenie przełożonej ówczesnej prokuratora, pani Hanny, pani, przepraszam, też. No, to jest gdzieś w podświadomości. Pani Suchockiej, no niewiele się pomyliłem, dlatego że to jest przyjaciółka pani Hanny Gronkiewicz-Walc, więc te dwie panie łączę. Ta pani, kiedy się zrobił skandal i Czesław Bielecki napisał taki artykuł w jednym z pism, no zaczęła się lustracja tylko od innej strony.
I to charakteryzowało ten kraj zwany, nie wiem jak to nazwać, tutaj ktoś niedawno powiedział, że to było po prostu takie light przedłużenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dziękuję bardzo. A ty jeszcze? Ja tylko chciałem dokończyć ten wątek. Oczywiście, że to było powiedziane z ironią, tak jak Piotr zauważył. Natomiast a propos tego, o co Krzysztof zapytał, jesteście Państwo świadkami na co dzień takich sytuacji, w których komuś przedstawia się dokument mówiący jasno i wprost, że współpracował z komunistyczną bezpieką. Ten ktoś mówi, że oczywiście dokument jest sfałszowany, ale podpis nie jest jego. I w tym kontekście, jakby na tym tle, jakby postawa Kiszczaka była dla nas, jeśli mogę o tym mówić, pozytywnym zaskoczeniem, że on nie kontestował dokumentów, które przedstawialiśmy mu, na przykład tajnych raportów wywiadowczych perlowskich służb albo kontrwywiadowczych mówiących o milionowym czy też wielomilionowym handlu bronią z terrorystami, Abu Daudem, Abu Nidalem, Frontem Wyzwolenia Palestyny, Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny. On tego nie kontestował, on przyznawał, nie mówiąc, że dokumenty są fałszywe, że trzeba to sprawdzić, a to, a tamto. Inaczej zachowywał się na przykład Jaruzelski czy Pożoga, którzy mówili, że to nieprawda, że to jakieś kserówki, że to jakieś różnego rodzaju podrobione śmieci. I w tym kontekście ta postawa nas zaskoczyła i tak naprawdę tak to chyba precyzyjnie trzeba było nazwać. Skoro się już zrobił taki wieczór wspominkowy Czesława, to powiem tyle. Rzeczywiście skąd, bo Krzysztof zapytałeś, jak my mogliśmy zweryfikować, czy on kłamie, czy nie kłamie. Oczywiście wielokrotnie kłamał. Wielokrotnie kłamał, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawę Popiełuszki, to kłamał. Ale jeżeli chodzi o jego opowieści dotyczące handlu bronią z terrorystami, to jak pokazaliśmy mu dokument tajny specjalnego znaczenia pochodzący z Archiwum Bezpieki Wojskowej, że grupa Abu Nidala na handlu polską bronią zarobiła na prowizjach ponad 400 milionów dolarów. Ówczesnych dolarów, to są lata 80. 400 milionów dolarów grupa Abu Dauda zarobiła na handlu polską bronią. To wynikało z tego dokumentu, to było precyzyjne wyliczenie. To Kiszczak popatrzył na ten dokument, mówi tak, handlowaliśmy tą bronią i udzielił do kamery wywiadu, w którym stwierdził tak, handlowaliśmy bronią z terrorystami. Tego samego dnia Przemek zadzwonił do Jaruzelskiego, zadając mu pytanie, czy handlowali bronią z terrorystami i usłyszał, nie, no przecież to jest naganne moralnie. Ja tępiłem tego typu postawy, prawda? Czyli no, znaczy różnica między tymi ludźmi wyszła jakby w tym prostym zdarzeniu. Oczywiście Kiszczak opowiadał też o tym, jak razem z Ryszardem Kuklińskim byli na szkoleniu w Moskwie, mieszkali w dwóch pokojach. To jeden pokój opuścili, bo tam wyłożyli mapy na podłodze, a w drugim mieszkali. Potem wchodzili w skarpetkach i rysowali te mapy i mówi Rysiu, taki był zawsze zdolniejszy ode mnie, więc te mapy lepiej rysował. I tak w ogóle to był bardzo fajny kolega i tak dalej. I to wszystko jest prawdą. Opowieść Kiszczaka w tej sprawie, w sprawie Kuklińskiego jest prawdą, dopóki on relacjonuje ich własne stosunki, sympatie, kolegowanie się i tak dalej, wspólny kurs w Moskwie. Ale w momencie, kiedy zachodzi pytanie, czy Kukliński was przechytrzył, Kiszczak zaczyna kłamać, bo to już wiemy w świetle innych dokumentów. Sugeruje, że to było trzecie rozwiązanie, że on był upozorowanym agentem amerykańskim, a tak naprawdę podstawionym agentem rosyjskim Amerykanem. Czyli trzecie dno w sprawie. No i tutaj, no i tak to się rozmawia, no jak się z wężem człowiek mierzy na spojrzenia, to przez chwilę może rozmawiać na tej samej płaszczyźnie, ale nigdy nie wiadomo, kiedy on ukąsi, prawda? Więc to jest to rozmowa z Kiszczakiem. Zagadaliśmy pana prezesa. Nie, tak się zastanawiam, bo my dzisiaj po poranku mieliśmy przez chwilę rozmowę, już tak kończąc ten wątek Kiszczaka, ale nie wiem, czy możemy, bo te oceny niektórych bohaterów sceny politycznej, które Kiszczak dawał w czasie tych rozmów, są bardzo ciekawe. Nie wiem, czy na ile one mogą być publiczne. Myślę, że możemy zrobić mały skandal, bo ostatnio wyszła wspaniała książka o wizjonerze biznesu Janie Kulczyku. I wydało to wydawnictwo Fronda.
No i ja zacząłem czytać tą książkę. No i tam czytam wizjoner. W redakcji radia. W redakcji radia rano zacząłem czytać tą książkę i tam pisze wizjoner, człowiek, który wyprzedził epokę, wielki Polak i tak dalej, tak? Kiszczak, pytany o Kulczyka, machał pogardliwie ręką i mówił, to jest pyłek i o śmieciach nie rozmawiajmy. Jego ojciec był gońcem w naszej misji wojskowej w Berlinie Zachodnim. To my założyliśmy mu firmę i nakazaliśmy, żeby handlował rynem leśnym, a tak naprawdę to kradliśmy za pomocą tej firmy technologie komputerowe, farmaceutyczne. Cała nasza Polfa i przemysł informatyczny rozwijał się w oparciu o technologie kradzione przez firmę Henryka Kulczyka. To są słowa Kiszczaka. I mówi, niech się pan takim śmieciem nie zajmuje, bo są ciekawsi ludzie. Powtarzam jego słowa. No, tak, tak. Taką moją opinię akurat o wielkim wizjonerze Janie K. Piotr Jegliński. No, o Wałęsie to jeszcze ciekawsza wypowiedź. To państwu powiem. Otóż Kiszczak, pytany o okres Arłamowa, stwierdził wprost. MSW, kierowane przeze mnie, odmówiło zapłacenia rachunku z Arłamów. To zostało zapłacone z funduszu Urzędu Rady Ministrów po osobistej decyzji Wojciecha Jaruzelskiego, ponieważ ja nie mogłem płacić za te wszystkie koniaki i te wszystkie inne pozycje, które tam się znalazły. Witek mówi oczywiście o kwestii internowania Wałęsy w Arłamowie, kiedy wypił wszystko, co było możliwe do wypicia w całej okolicy. Natomiast ja zapytałem generała Kiszczaka. Ja zapytałem generała Kiszczaka, dlaczego, skondensuję tę wypowiedź dosyć celowo. Dlaczego Wałęsa? I generał odpowiedział, proponowałem innych. Ale się redaktor uparł i musieliśmy się zgodzić na niego. Kiszczak mówi tak, no chcieliście mieć takiego przywódcę, to się go mieli. I nie czepiajcie się do mnie, że taki był ten człowiek i taki mądry i ten. Ale mówi, ale jednocześnie od razu hipokryzja też wychodziła tego myślenia. Bo mówił, ale stał się symbolem, eksportowym symbolem Polski. Nie niszczmy takich symboli. To co, kontynuujemy ten alfabet, Piotr Jegliński? Tak, tak, tak. No ja państwu powiem bardzo ciekawą relację. 2 tygodnie przed śmiercią przyszedł do mnie świętej pamięci Paweł Wieczorkiewicz, wybitny historyk. Bardzo podekscytowany i mówi, ja muszę ci to powiedzieć, bo byłem u Kiszczaka. Staraliśmy się jako Instytut Historii o widzenie przez pół roku. Pół roku oni kluczyli, Instytut stawiał pytania, on zmieniał i tak dalej, odbyło się to tak jak wizyty dyplomatyczne. Kiedy zadawaliśmy mu pytania, ja z góry wiedziałem, co on tam będzie mówił, prawda, bo zawsze w kółko to samo powtarzał o dialogu, o tym i tak dalej, ratowaniu ojczyzny. Kiedy zdejmowaliśmy mu mikrofon i kiedy już stanął, prawda, taki dobrotliwy staruszek, powiedział, panie profesorze, może wychylimy głębszego, bo dodał Paweł, on zawsze tak czynił, żeby spić swojego gościa i się bardzo cieszył, jak on miał bolszewickie gardło, więc pojemne i wiedział, że mnie spije. Ale zanim spił, spytałem się, stojąc staliśmy rozluźnieni i on się bardzo tak rozluźnił, a ja mu powiedziałem, panie generale, ale przecież pan, właśnie to dzięki panu wszystko, ta historia Polski wiele zawdzięcza, gdyby nie pan, to by nie doszło do tego, ten okrągły stół. No więc on się rozluźnił, no a nie, proszę nie przesadzać, to generał, tak, generał. No ja mówię, wie pan, no ale pan tutaj organizacyjnie zorganizował, posadził pan tych ludzi wokół tego okrągłego stołu, tutaj byli pana ludzie, tutaj byli ci inni, których pan, prawda, trzymał. A na to on się popatrzył, twarz mu się zmieniła i profesor powiedział, no twarz zawodowego zbiera i krzyknął, a
co kurwa, profesorze, może mieliśmy posadzić takich, co będą nam gardła podrzynali? I w tym momencie nagle zdał sobie sprawę, że po prostu z niego wyszły emocje i zaraz zmienił dyskur, prawda? No tak, wie pan, no to było bardzo skomplikowane i tak dalej. Profesor na to mi powiedział, że on potrzebował tylko tej deklaracji. Chciał wiedzieć, co to za ludzie siedzieli przy okrągłym stole po tej niby drugiej stronie. Dziękuję. Proszę państwa, bo... Ja sobie zdałem teraz sprawę, że może nie wszyscy wiedzą, o kim my mówimy, bo jakby pozostając w temacie Czesława Kiszczaka, ale również zahaczając o treść książki, uświadomiłem sobie, że mówimy tutaj o Abu Nidalu, o Abu Daudzie, ale być może nie wszyscy państwo wiedzą, kim byli ci ludzie. I tak naprawdę czego dotyczy ta książka i dlaczego Witek wspominał o Yuvalu Avivie, czyli takim pierwowzorze bohatera filmu Stevena Spielberga Monachium. Otóż ja może powiem dwa zdania wstępu, a potem wrócę do kwestii Czesława Kiszczaka. Otóż w Monachium w 1972 roku grupa Czarny Wrzesień, terrorystyczna grupa kierowana przez Abu Dauda, uprowadziła grupę izraelskich sportowców, a potem jakby w strzelaninie ci ludzie zginęli, czy zabiła tych ludzi na lotnisku w Monachium. Dodam tylko na marginesie, że olimpiada nie została przerwana, nie jakoś tam w sposób skandaliczny Niemcy zachowali się, jeśli chodzi o upamiętnienie ofiar. Natomiast Golda Meir powołała specjalną tajną grupę oficjalnie nieistniejącą, takich płatnych morderców złożonych z wykwalifikowanych oficerów Mossadu, która tropiła członków Czarnego Września po całym świecie i po prostu likwidowała ich. I jedna z takich prób likwidacji członka Czarnego Września, w zasadzie szefa, czyli pomysłodawcy tego porwania i zabójstwa izraelskich sportowców, czyli Abu Dauda właśnie, miała miejsce w hotelu Victoria tutaj w Warszawie. I to była taka słynna w Warszawie tutaj sytuacja, w której oddano do Abu Dauda bawiącego właśnie w Victorii 5 strzałów, jednakowoż Abu Daud przeżył, został odwieziony do szpitala Bielańskiego, potem do szpitala MSW, a potem przetransportowany do Berlina Wschodniego na dalsze leczenie. I teraz my rozmawialiśmy z Czesławem Kiszczakiem na temat tego, jak to się stało, dlaczego tak się stało, dlaczego pozwolono na to w ogóle, żeby zamachowiec strzelał do Abu Dauda i czy to nie była przypadkiem jakieś chwilowe odwrócenie głowy w drugą stronę, aby zamachowiec mógł do niego strzelić. Oczywiście Czesław nie odpowiedział w 100% na to zadowalająco, Czesław Kiszczak zadowalająco. Natomiast przypomniała mi się w tej chwili bardzo taka malownicza scena właśnie z jego domu, kiedy on właśnie z takim dobrotliwym spojrzeniem, w dobrotliwym tonie powiedział: panowie, wiecie co, a ja nawet mam gdzieś ten pistolecik, z którego strzelali do tego Abu Dauda. Ja wam go pokażę. I on wstał i podszedł do jakiegoś takiego kredensu, ale stwierdził, a to może innym razem. I jakby nie pokazał nam tego pistoletu. Natomiast, krótko mówiąc, wziął sobie go na pamiątkę jako trofeum swego rodzaju. Dosyć psychopatyczne zachowanie, muszę przyznać. Przy tej okazji wyszła ciekawa historia, której nikt na razie nie pogłębia, a my też jakoś nie mieliśmy czasu, żeby jej pogłębić, mianowicie kwestia szczurzego śladu, czyli agentury Mossadu wewnątrz SB. Bardzo ciekawa kwestia. Kiszczak, no właściwie myśleliśmy, że będzie to obśmiewał, ale on się rzeczywiście zaczął tym interesować i zaczął sobie przypominać różne rzeczy, a na sam koniec wyjął listy, które otrzymywał od Racheli Begin, pisane do niego, Czesławie, po polsku, bardzo ładnie pisane. Racheli Begin, czyli siostry Menachama Begina. Więc naprawdę te wszystkie gry mają jeszcze różne dna, o których nie wiemy i być może kiedyś historycy będą pisać bardzo ciekawe książki na ten temat, a te dna do dziś mają jakieś swoje reperkusje. A czy wiemy, w jakich operacjach terrorystycznych uczestniczyły służby specjalne PRL-u? No, wiemy już na podstawie licznych poszlak, że na przykład centralnym Polacy już w latach 80. zasłynęli z przemytu i sprzedaży na Zachodzie świetnej jakości narkotyków syntetycznych. Amfetaminy, metamfetaminy. Wszyscy się dziwili, jak ci polscy przestępcy osiągają tak dobrą jakość, czystość tego środka,
Ale potem tropy zaczęły wieść do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Milicji. I tu się urwało, bo trzeba było dalej pociągnąć. No my nie pisaliśmy o tym książki, więc nam się to urwało, ale kiedyś robiliśmy film o szlaku kokainowym, kiedy rozmawialiśmy z Marianem W., jedynym polskim świadkiem, który został świadkiem koronnym. Ten status nadał mu DEA, amerykańska agencja zwalczania przestępczości narkotykowej. To był Polak najwyżej ulokowany w hierarchii przestępców narkotykowych, jeżeli chodzi o świat. Dostawał kokainę na kredyt jako jedyny. On zaopatrywał w kokainę gang Pruszkowski, Wołomiński, Mokotów. To on robił. I co on opowiadał? Nie tylko pokazywał nam zdjęcia, na których siedział z Kulczykiem, tam w Stanach Zjednoczonych, z Edwardem Mazurem, ale także opowiadał o tym, jak przyjechał Ireneusz Sekuła i kupował ziemię za pieniądze wywiezione z Polski, za PZPR-owskie pieniądze. Kupował ziemię i opowiadał nam wtedy, jak oszukał PZPR-owców, pokazując z helikoptera mokradła, które wyglądały jak zielone łąki. Hurtowo kupowali wszystko, byleby szybko te pieniądze upłynnić. I takich opowieści Marian W. miał bardzo wiele. No, włosy dęba stawały przy tych jego opowieściach. Tam były też opowieści o powiązaniach Totum Fackiego, prezydenta Wałęsy, ze zorganizowanym przerzutem narkotyków. Mówił też o byłym prezydencie Warszawy i jego związkach z włoską mafią i spotkaniach, na których on był obecny i byli przedstawiciele Ndrangdy. To wszystko jeszcze czeka na eksplozję, bo jakby te zeznania przecież są. My nie wszystkie mogliśmy upublicznić, właściwie upubliczniliśmy 10% z tych zeznań, ale skoro weszliśmy na ten temat, to służby specjalne komunizmu nie tylko, że wspierały terrorystów, ale wspierały też przestępczość narkotykową. Dlaczego? Dlatego, że panowało przekonanie, że zgniły Zachód trzeba psuć moralnie. Czyli to, co było ścigane w Polsce, było rozpowszechniane na Zachodzie za pomocą służb specjalnych. To służby specjalne budowały siatki dealerów, które potem zalewały Skandynawię, Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone narkotykami. O tym też warto wspomnieć, bo to też jest jakby jeszcze ciągle biała plama w naszej historii. Ja chciałbym dopowiedzieć, bo chyba twoje pytanie też dotyczyło jakby służb PRL-owskich, jeśli chodzi o terroryzm. Bo Witek dotknął bardzo ciekawej sprawy, czyli handlu narkotykami. Narkotyki dawały też im pieniądze, krótko mówiąc, zarabiano na tym krocie. Natomiast w jakich operacjach uczestniczyły polskie służby specjalne? PRL-owskie. Państwo wiecie, czym była katastrofa nad Lockerbie, prawda? To była katastrofa samolotu Pan Am, który został rozerwany wybuchem nad Lockerbie, czy nad szkocką wioską i tam zginęło bardzo dużo osób, już teraz dokładnie nie pamiętam, jaka to była liczba, ale na pewno setki osób zginęły. I teraz, czy polskie służby w tym uczestniczyły? My mamy wywiad z Abu Bakrem, czyli z człowiekiem numer dwa w międzynarodowej organizacji przestępczej, terrorystycznej, czyli Abu Nidal Organization, czyli swego czasu prawej ręki Yasira Arafata, który nam mówi wprost, że zamach nad Lockerbie został zorganizowany przez ludzi Abu Nidala, którzy zostali wyszkoleni i którzy odbywali spotkania przed tym właśnie zamachem w Polsce w hotelu Forum, którzy mieli tutaj w Polsce swoją bazę, a bombę, znaczy komponenty bomby, która rozerwała samolot Pan Am, przywiózł do Polski oficer syryjskiego wywiadu, pułkownik Hawari, czy też Hawari. I mamy udokumentowane te spotkania w hotelu Forum. Przygotowujemy kolejną publikację na ten temat. Być może to zmieni oficjalną historię na temat zamachu nad Lockerbie. Ale to jest jedna z takich sytuacji, którą zdołaliśmy uchwycić na dokumentach i na relacjach i na raportach. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie Państwo, że Lockerbie była przyczynkiem do tego, aby zbombardować Libię, prawda, że Amerykanie zbombardowali po raz pierwszy wówczas Trypolis i tak dalej, więc to śledztwo poszło w niewłaściwym kierunku, nie dlatego, że Amerykanie być może nie potrafili tego rozwikłać, tylko dlatego, że w pewnym momencie no, to posłużyło jako pretekst do zaatakowania Libii. To była druga,
Właśnie, to może Witek opowie o LaBelle, bo to jest, ja tylko powiem, że LaBelle to była dyskoteka dla oficerów amerykańskiej armii stacjonujących w Refenie. Znaczy, bo jak Państwo pamiętacie, Amerykanie zaczęli bombardowanie Trypolisu właśnie po kilku wydarzeniach, ale bezpośrednim impulsem był wybuch w dyskotece LaBelle. I otóż dzięki temu, że Abu Bakr podzielił się z nami częścią dokumentacji Abu Nidal Organization, odnaleźliśmy tam ślad, że bombę do dyskoteki wniosła Polka o imieniu Ewa i otrzymała za to $900. To też jest kolejny jakby ślad, który wymaga wyjaśnienia, ale pokazuje, jak głębokie było zaangażowanie także Polski w sieć międzynarodowych zamachów terrorystycznych. Komunistycznej Polski, bo jak sobie... PRL-u, oczywiście, cały czas mówimy o PRL-u. Bo jak sobie pomyślimy, że do tych wszystkich odpowiedzialności, które są opisywane, za co to Polacy nie są odpowiedzialni, jak dojdzie do tego jeszcze międzynarodowy terroryzm, to już będziemy mieli w ogóle komplet, tak na dobrą sprawę. To może pytanie takie, jeszcze raz, może jakaś zazdrość dziennikarska przeze mnie przemawia, ale żeby dotrzeć do takiego numer dwa w jakimś ugrupowaniu terrorystycznym, to co trzeba, znaleźć odpowiednią książkę telefoniczną, otworzyć, zadzwonić, te numery telefonów komórkowych są podawane na stronach internetowych, w jaki sposób to się dzieje? Krzysztof, ja ci odpowiem na to pytanie naprawdę w sposób szczery, jednocześnie banalny. Czy może jest hasło od na przykład na hasło Czesław, tak? Że się jedzie do Paryża, staje się pod wieżą tą największą w Paryżu i mówi Czesław. I wtedy podchodzą rozmaici faceci i mówią, to ja zrobiłem zamach tu, a ja zrobiłem zamach tam. Abu Dauda szukaliśmy rok czasu. Szukaliśmy go w różnych miejscach. Dowiedzieliśmy się, że po filmie Monachium zadzwonił z budki telefonicznej, tak go namierzono, z budki telefonicznej na Cyprze. Dobrze, dowiedzieliście się od kogo? Bo ja się tego nie dowiedziałem. Ale poczekaj. Z budki telefonicznej na Cyprze do redakcji Der Spiegel, jeśli się nie mylę. I poinformował w takiej krótkiej rozmowie, że film Spielberga to jest jedno wielkie kłamstwo i tak naprawdę nie należy przywiązywać do niego większej wagi pod względem faktograficznym. Niemieckie służby jakoś, którego ścigały do dnia śmierci, namierzyły tę rozmowę, w jaki sposób tam ustalono miejsce, skąd dzwonił i tak dalej, i tak dalej. Zajęło nam rok czasu, idąc tak od dziennikarza do dziennikarza. Znaleźliśmy pewnego korespondenta o arabskich korzeniach amerykańskiej agencji AP, który gdzieś tam miał kolegę, który miał kolegę i tak dalej, i tak dalej. Po roku czasu wszystkie te możliwe ślady doprowadziły nas do człowieka, który przekazał maila Abu Daudowi. Abu Daud, w związku z tym, że cudem przeżył w Polsce, miał jakiś dziwny sentyment, jakiś dziwny afekt i tylko dlatego spotkał się z nami w Dubaju, że po prostu chciał jakby pokazać swoją wersję tych wydarzeń, które miały miejsce i w Warszawie, i w filmie Spielberga. Ale to też jest taki do dobrego scenariusza, ale w jaki sposób doszło do tej wymiany korespondencji, do tego spotkania? W jaki sposób żeście się umówili? No długa droga, tak jak mówię. Mail jeden, drugi do jednej osoby, druga przekazywała do trzeciej, piątej, dziesiątej, aż w końcu ktoś się odezwał i zaproponował spotkanie w tym i w tym miejscu, w tym i w tym dniu. I na wariackich papierach, pamiętasz Witek, załatwialiśmy wizy przez chyba Niemcy i lecieliśmy z ogonem naszych służb specjalnych w samolocie, gdzie nas jeszcze poddano drobiazgowej kontroli osobistej na lotnisku w Balicach w Krakowie. A po naszym wywiadzie, który trwał 40 minut, bo Daud bał się dłużej z nami rozmawiać, była próba aresztowania go, ale przez niemieckie służby, ale napisał takiego maila tylko, że Niemcy zapominają, że on na Bliskim Wschodzie wciąż jest bohaterem, a nie poszukiwanym. To pierwsze pytanie, jakie mu zadaliście, to jest jakie? Ja musisz otworzyć, bo to chyba jest zapisane. No, na której stronie? Zaraz znajdę. Z Abu Bakrem skontaktowaliśmy się tak, że on przyleciał do Francji pod fałszywym nazwiskiem, na fałszywym paszporcie, z legendą, że przyjeżdża z żoną, przyjechał z jakąś kobietą. My do końca już meldując się w hotelu, który mieliśmy umówiony takim już szyfrem, nie wiedzieliśmy, czy on się zjawi. Czekaliśmy, byliśmy zdenerwowani, no bo cały wyjazd mógł spełznąć na niczym i w nocy rozległo się pukanie do naszego pokoju i przyszedł Abu Bakr. No i zaczęło się wtedy z nim. Podobnie było z tym świadkiem DA. Też lecieliśmy do Nowego Jorku
do końca nie wiedząc, czy on się zjawi, czy nie zostaniemy wystawieni do wiatru. I zjawił się rano, schodzimy na śniadanie hotelowe i ktoś mówi do nas po polsku: cześć, pali sobie cieniutkiego papieroska, jestem Marian. No i tak poznaliśmy Mariana. Marian zaczął nam opowiadać różne rzeczy, między innymi też i to, jak z Polski przysyłano zabójców, żeby go zabić. Kilka zamachów było na jego życie, ale był już objęty programem ochrony świadków i Amerykanie trochę lepiej dbają o to niż nasze służby. Znacie pewnie wszyscy Państwo taki jacht Zawisza Czarne, prawda? To właśnie dzięki zeznaniom tego Mariana dowiedzieliśmy się, że Zawisza Czarny był głównym transportowcem kokainy kolumbijskiej do Polski. Bo też było tak, że kiedyś wpadł wielki przemyt kokainy na statku Jurata i wszyscy mówili o tym. To było parę lat temu, ale może ktoś jeszcze pamięta takie newsy, że polskie służby przechwyciły ogromny transport, kilkaset kilogramów kokainy. A potem od niego dowiedzieliśmy się, że ten transport miał wpaść, bo w tym czasie szedł dużo większy transport. I tak to się odbywa, że zawsze pod jednym dnem jest drugiej. Nigdy nie wiadomo, kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z rzeczywistością, a kiedy tylko z jej przedstawieniem. No ale tak to jest w takich dziedzinach. Także do końca też nie wiemy, czy my nie jesteśmy prowadzeni na manowce. Często obiektywizujemy nasze ustalenia w oparciu o dokumenty i jakby krosując z różnych stron, słuchając świadków, no ale to jest powiedzmy 90-99% prawdopodobieństwa. No ten procent niepewności zawsze istnieje. Czasami docierając do świadków takich, bym powiedział, bardziej naturalnych i bardzo wiarygodnych. Tak jest w przypadku córki jednej z liderek grup ekstremalnych grup niemieckich. Tak, zaraz chyba Witek pociągnie ten temat, natomiast ja bym chciał powiedzieć, w jaki sposób dotarliśmy do Hansa Joachima Kleina, czyli do prawej ręki Carlosa w zamachu na, czy w uprowadzeniu ministrów na konferencji OPEC-u. OPEC to jest międzynarodowa organizacja eksporterów i producentów ropy naftowej. Carlos zrobił brawurową operację, wykonał brawurową operację uprowadzenia tych wszystkich ludzi z Wiednia. Zapakował ich wszystkich do samolotu i wywiózł chyba do Algierii. I Klein, który był prawą ręką, który był też jakby wykonawcą, planistą, został ranny podczas tego porwania. No i potem przez 15 lat ukrywał się, przez 20 lat ukrywał się, potem wpadł i jakoś udało nam się go namierzyć w Normandii we Francji. I próbowaliśmy go skłonić na wywiad przez ładnych parę tygodni. I wiecie Państwo, czym udało nam się go przekupić? Krówkami. Lepiej. Kiełbasą wawelską. Krakowską? Krakowską kiełbasą i żubrówką. I na to się zgodził. I tyle nas to kosztowało. A przypadek córki Urlike Meinhof, bo mówimy o córce Urliki Meinhof, jest bardzo symptomatyczny i ciekawy, bo pokazuje, że nie tylko w Polsce działają pewne mechanizmy cenzury dziennikarskiej. Córka Urlike Meinhof nazywa się Bettina Rill, jest dziennikarką i jest dziennikarką prześladowaną w Niemczech do dziś. Za co prześladowaną? Za głoszenie prawdy. Ponieważ ona tak znienawidziła swoją matkę, bo trzeba dodać, że Urlike Meinhof dwie swoje córeczki de facto przekazała do sierocińca, żeby poświęcić się walce rewolucyjnej i uczestniczyć w szkoleniu w obozie palestyńskim. To w ogóle ciekawa historia, mało opisana, kiedy te dziewczynki zostały uwolnione z obozu hipisowskiego na Sycylii z udziałem Stefana Austa. Stefan Aust to był kolega, dziennikarz Urlike Meinhof, a późniejszy scenarzysta filmu Bader Meinhof Complex, który dostał Złotą Palmę w Cannes. Więc Aust jakby ten scenariusz napisał na podstawie własnych doświadczeń, zresztą wtedy dostał wyrok śmierci od RAF-u za to, że uwolnił te dziewczynki z kolonii hipisów. One miały być przekazane do sierocińca. Dziewczynki tak znienawidziły swoją matkę, że Bettina Rill dzisiaj jest zaprzeczeniem wszystkiego, co głosiła Urlike Meinhof. I co, za co Bettina Rill została wyklęta? Za to, że napisała książkę Zabawa w komunizm, gdzie pokazała prawdę o pokoleniu 68.
Pokazała między innymi Joszkę Fischera, wówczas świętość, bo to było parę lat temu, świętość niemiecką, jako terrorystę, który rzucał koktajlami Mołotowa w policję. We Frankfurcie bodaj. Pokazała Schrödera jako człowieka związanego z ówczesnymi środowiskami anarchistycznymi i terrorystycznymi. Czyli de facto obnażyła mainstream niemiecki i jego powiązania Daniela Cohn-Bendita też, oczywiście, bo Cohn-Bendit przy okazji też zaczął wychodzić, czyli święty Cohn-Bendit, przyjaciel Adama Michnika, tego nieszkodliwego staruszka, który zdziwaczał i zwariował już całkowicie. Mówię o Michniku. I no tak, no przecież to jest zdziwaczały staruszek. Kto się nim jeszcze przejmuje? Zwłaszcza dziś. Więc Bettina Rehl za tą książkę Zabawa w komunizm, kiedy pierwszy raz pokazała, że wszystkie działania RAF-u były finansowane przez Stasi i przez niemiecki MFS, za tą książkę została wyklęta. Marcel Reich-Ranicki poświęcił jej nawet jakąś tam tyradę, mówiąc, że to jest w ogóle antydziennikarka. Oczywiście wtedy jeszcze nie było wiadomo, że Reich-Ranicki też był agentem SB, UB jeszcze. Zwerbowanym, papież przez, krytyki zwerbowanym przez kogo? Zwerbowanym przez kogo? Przez Lichtenbauma. Tak? Czyli światłe. Ale no to pokazuje jakby to podglebie. Tam również obowiązuje poprawność polityczna, może nawet teraz w szczególności, prawda? I ta poprawność tą rzeką uchodźców jest coraz bardziej podmywana i coraz bardziej widać, na jakich kruchych korzeniach jest, ale w to już się nie zagłębiam. Bettina Rehl jest przykładem tego, że także tam, w zachodniej Europie, o której mówimy, że jest dużo większa wolność dziennikarska, panuje cenzura i panuje niszczenie niewygodnych autorów. Proszę Państwa, bo też znowu sobie uświadamiam, że być może nie wszyscy wiedzą, czym była Rote Armii Fraktion i Bader-Meinhof, czym była grupa. To byli po prostu, Bader-Meinhof to była właśnie Andreas Bader i Ulrike Meinhof, czyli to była, znaczy ona była bardzo obiecującą dziennikarką, znaną postacią świata dziennikarskiego w Niemczech, a on z kolei był takim trochę anarchizującym, nie wiem jak to nazwać, hipisem, trochę takim, nie miał chyba miejsca w życiu. I generalnie jakoś przypadli sobie do gustu i postanowili wypowiedzieć wojnę takiemu niemieckiemu gorsetowi lat 60., nie wiem, takiej moralności mieszczańskiej, jak oni to nazywali, jakby zmienić, zachłyśnięci hipisostwem, zachłyśnięci tą wolną miłością, tym wszystkim, co niósł ze sobą rok 68, i po prostu podpalili dom handlowy we Frankfurcie i to był początek grupy Bader-Meinhof, która później przeistoczyła się w grupę Rote Armii Fraktion, która była już w 100% zadaniowana, finansowana, prowadzona i ukrywana, szkolona przez cały blok wschodni, przez Stasi, KGB i w tym służby specjalne PRL-u, co w tej książce jest skrupulatnie na dokumentach wyjaśnione i opisane. I Witek opowiadał o Stefanie Auszcie, czyli o przyjacielu Ulrike Meinhof, który pracował z nią w jednej redakcji w tygodniku Konkret, który jak po latach okazało się był finansowany przez Honeckera, przez FDJ chyba nawet. Osobiście Honecker to nazywał. Tak, i teraz nie wiem, czy Państwo, ci, którzy się interesują, pewnie wiedzą o tym, natomiast ci, którzy się nie interesują, to zachęcam do przeczytania tej książki, ponieważ nie wiem, czy wiecie Państwo, od czego zaczęła się w ogóle cały wybuch terroryzmu w Niemczech i powstanie Rote Armii Fraktion, a wcześniej Bader-Meinhof. Od zabójstwa Benno Onesorga na jednej z berlińskich ulic. Kiedy do Berlina w 67 roku przyjechał Reza Pahlavi, czyli szach Iranu, w Niemczech wybuchły dosyć takie intensywne zamieszki, protesty przeciwko tej wizycie. Dlaczego? Dlatego, że Pahlavi był uważany powszechnie w Niemczech za, przepraszam za uproszczenie semantyczne, ale za sługusa amerykańskiej polityki. Niemcy buntowali się przeciwko takiemu stanowi rzeczy, ponieważ bazy wojskowe amerykańskie w Niemczech nie wszystkim pasowały, te nastroje właśnie takie hipisowskie i tak dalej, ruchy antyatomistyczne finansowane przez KGB, no, robiły dosyć dużo fermentu w Niemczech wówczas i tak dalej, i tak dalej. I kiedy ludzie, społeczność Berlina wyszła na ulicę w proteście przeciwko wizycie Rezy Pahlaviego, do jednego ze studentów protestujących właśnie na tej ulicy podszedł policjant i strzelił mu w głowę.
i zabijając go na miejscu. Oczywiście dziwnym trafem znaleźli się tam fotoreporterzy i zrobili serię zdjęć, oczywiście bardzo wstrząsających i bardzo wymownych zdjęć, kiedy Benno Onezorg umiera na rękach swoich przyjaciół. Te zdjęcia obiegły wszystkie najważniejsze gazety w Niemczech i na świecie, potęgując falę właśnie takich antyamerykańskich, antyimperialistycznych, jak oni to wtedy nazywali, nastrojów. Po latach okazało się, że ten niemiecki policjant, który strzelił Benno Onezorgowi w głowę, był regularnym agentem Stasi. Tak, Hans Kuras nazywał się. Także wszystko w tej książce jest wyjaśnione, jakby potrzebowano iskry, żeby zapalić Niemcy, żeby podpalić Niemcy. Tę iskrę znaleziono i Rote Armii Fraktion, najpierw Bader-Meinhof, a potem Rote Armii Fraktion, kolejne generacje tej organizacji terrorystycznej zabijały w Niemczech dziesiątki osób, posługując się z jednej strony prymitywnymi metodami jak porwania i zabójstwa, a z drugiej strony bardzo skomplikowanymi socjotechnikami jak nagrywanie apeli ofiar o uwolnienie, o dogadywanie się z porywaczami, co dzisiaj możemy zobaczyć w przypadku Państwa Islamskiego. Ta sama socjotechnika jest stosowana, gdzie te filmy są wrzucane na YouTube czy na inne portale społecznościowe, kiedy ofiary błagają o życie, a oprawcy obcinają im głowy. To ma zastraszyć społeczeństwo, nie wiem, nie chcę wchodzić już w szczegóły, ale te same metody były wypracowywane właśnie w latach 60. i 70., a dzisiaj są kontynuowane, bo są po prostu skuteczne. Ja chciałem jeszcze tutaj dodać. Mówiliście panowie o losach tych, tutaj konkretnie padło imię córki Ulrike Meinhof. Tak. No, muszę powiedzieć, ja miałem szczęście, może nieszczęście, spotkania, a to było w połowie lat 70. w Kolonii. Spotkałem przez takiego działacza, powiedzmy, chadeckiego, lewicującego. On mi powiedział: słuchaj, Piotr, ty musisz poznać, bo tutaj jest taka grupa młodzieży, która straciła ideały rewolucjonistów i oni szukają, gdzie mogą, prawda, działać na rzecz rewolucji. Ja mówię, no bardzo prosto, w Polsce. Niech jeżdżą i wożą książki albo jakieś inne rzeczy. Powiedział, dobra, to ja to zorganizuję, ty nie możesz. Tak, ja mówię, no to chodźmy. Nie, bo oni mają berufsverboten, czyli zakaz pracy, ponieważ byli w fiszie terrorystów. No i po pewnym czasie powiedział mi tylko, słuchaj, jak otrzymasz telefon i tam wymienił mi jakieś hasło, to będziesz wiedział, że to są te osoby. I pewnego dnia otrzymałem telefon po francusku z akcentem niemieckim, czy właśnie, że myśmy przyjechały, głos damski, słuchaj, to bardzo czuła rozmowa, tak jak gdybym ja był bardzo bliskim przyjacielem tych osób i umówiliśmy się. Tam powiedziałem, słuchaj, tutaj jest jakaś kawiarnia, to tutaj wyjdź z domu, to już my tu czekamy. I te zobaczyłem dwie dziewczyny, okazało się Niemki, które mi powiedziały, słuchaj, uważaj, my ci tu damy karteczkę i przyjdziesz tutaj pod ten adres. Uważaj bardzo, bo my mamy zakaz pracy, berufsverboten, czyli jesteśmy na liście terrorystycznej i możemy być śledzone. No więc ciekawość moja była ogromna. Poszedłem na to spotkanie, było to w jakiejś takiej spelunie w takiej robotniczej dzielnicy. No i te dziewoje powiedziały mi, że właśnie, że one reprezentują Rotefane. I wychodziło takie pismo, nie wiem, czy tutaj koledzy, jeszcze może ich na świecie nie było. Takie pismo wychodziło w 70. chyba. Byli? No, to dobrze, ale byli młodzi, bardzo młodzi. Tak.
W każdym razie to pismo wychodziło i to była emanacja Rote Armee, tych buntowników, którzy potem przeszli na pozycje chińskie i byli opłacani z kolei przez Chińczyków, maoiści. Wydawali to Rote Fane i w pewnym momencie to się jakoś załamało. Część uważała, że taka działalność nic nie przynosi, bo oni chcą robić rewolucję robotniczą i w związku z tym szukali, jak one powiedziały, ideałów. Ja powiedziałem, słuchajcie, jak jesteście tacy odważni, to jedźcie tam, bo tam jest dyktatura, no ale jak to, ale to jest państwo proletariatu, no i tak po iluś tam wieczorach rozmów, ja je przekonałem, pojedźcie, zobaczcie, jak ta klasa robotnicza się ma. I dałem im adresy pewne na wybrzeżu. One pojechały, zawiozły jakąś literaturę i wróciły z ogromną werwą i zaczęły jeździć, wciągając, no muszę powiedzieć, to były osoby, którym nie trzeba było tłumaczyć, jak to robić. Widać było, że one były gdzieś przeszkolone. One jeździły bez przerwy i mogę powiedzieć dzisiaj, że one brały udział również w czasie strajków w 80 roku, ponieważ jeździły też na wybrzeże. Ja o tym niedługo napiszę. Jedna z tych dziewcząt potem przeszła długą ewolucję, była bardzo skrajnie prawicową osobą, bardzo skrajnie, no a potem tak złożył się dla niej, że jest dzisiaj Bundesrepublik rzecznikiem pewnego ważnego człowieka w Niemczech. Tak, proszę Państwa, to zupełnie niesłychana historia takiej właśnie byłej, jak podejrzewam, terrorystki. Piotr, spodziewałem się, że na końcu będzie to Angela Merkel. Wszędzie mamy TV. Jeszcze jest, znaczy jedna rzecz, mianowicie, bo popadły nazwisko Joschka Fischer, Schröder, ale dodać trzeba, że przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Schulz, nie jest odległy od całego tego środowiska. Jak słyszymy jego apele o europejską solidarność, że te fundamenty to jest solidarność, żebyśmy wszystkich do Europy wpuścili, to wiedzmy, że to z tego samego źródła, czyli z tej samej imprezy, gdzie czytało się Mao Tse-tunga, wymyślało się dekalog, który antydekalog, na którym było zamiast zabijaj, zamiast nie zabijaj, zabijaj, zamiast nie kradnij, kradnij. I jeszcze do tego wszystkiego to było z imprezy przeważnie było związane z tą amfetaminą, którą produkowano w Komendzie Głównej Milicji Obywatelskiej, więc taka Europa nam się tutaj przedstawia, bardzo taka piękna. I jeszcze, żeby ten obraz uatrakcyjnić, to jeszcze ci wszyscy terroryści, ci służby specjalne, Mossad, KGB, nasze służby specjalne miały specjalne domy. To mnie zachwyciło, takie domy przyjaźni, gdzie jak już byli bardzo zmęczeni, to były takie adresy, zaraz Witek opowiesz o tym, bo ja na podstawie książki te domy znam, nie wiem, to opowiedz o tych domach pokoju, światowe domy pokoju. To jest naprawdę tak, że jak się zacznie grzebać w rzeczywistości, to się wygrzebie coś nieoczekiwanego. Kiedyś, to taka mała dygresja, kiedyś pytałem jednego z moich kolegów, który już kolejną kadencję jest europosłem, oto jak tam to wszystko wygląda, on mówi tak, słuchaj, gdyby wprowadzono testy... Marek Siwiec, bo on z Krakowa jest. Nie, Siwiec już dawno się przeniósł do Warszawy. Raczej do Brukseli już. I mówi, że gdyby wprowadzono testy na kokainę, to po głowie Parlamentu Europejskiego o 1/3 na pewno by stopniało. To ciekawe.
nie tylko, bo wśród urzędników też jest to bardzo powszechne, ale gdyby wśród eurodeputowanych wprowadzono testy na kokainę, no bardzo byłyby ciekawe wyniki. To pokazuje też proweniencję tych starszych niektórych panów, którzy tak naprawdę swoje życie zaczynali w 68, 69, takiego Cohn-Bendita, który przecież też był eurodeputowany, czy Karla Blechy, wobec którego Jürgen Roth kiedyś postawił publicznie zarzut, że był agentem KGB o pseudonimie Charlie. Był ministrem spraw wewnętrznych Austrii. Więc tych rzeczy można rzeczywiście doszukiwać się wiele, ale już wracając do pytania, żeby Państwa nie zanudzić tymi szczegółami. Otóż Yuval Aviv o tym mówi, ale po raz pierwszy o tym powiedział Spielbergowi. Spielberg wymyślił pomysł na film i 2 lata temu powstał taki amerykański film sensacyjny pod tytułem Safe House, gdzie konsultantem był właśnie Yuval Aviv. Opowiada o pewnej rzeczywistości, która nie jest fikcją. O sieci bezpiecznych domów zawiadywanej przez, powiedzmy, taki międzynarodowy układ, w której to sieci panuje tak zwany trojga dej, czy taki rozem Boży. Tak? W takim safe house, jeżeli ktoś zna jego umiejscowienie i zna kod wejściowy, może znaleźć się każdy i tam nie wolno między sobą toczyć pojedynków, czyli może znaleźć się tam agent SWR-u rosyjskiego i CIA amerykańskiego i oni nie mogą naruszyć pokoju. A jeśli się nie lubią, to mają potem taką szansę, że jeden z nich wychodzi z tego domu i ma 24 godziny, żeby się gdzieś schować przed tym drugim, żeby ten drugi miał trudniej i żeby nie mógł go znaleźć. To brzmi jak taka tania powieść, nie wiem, Ladlama czy Forsyta, ale to jest rzeczywistość, tak? Po prostu jakby poza tym, co my widzimy, istnieje rzeczywistość, do której nie docieramy, bo albo się tym nie interesujemy, albo ona nie jest taka wprost. I to jest rzeczywistość tych, którzy naprawdę kreują wydarzenia, którzy naprawdę podrzucają dziennikarzom materiały i którzy kreują kryzysy. Często wybuchają kryzysy społeczne, jakieś organizacyjne. My nie wiemy, skąd one się biorą. No one się biorą stąd, że kiedyś ktoś wymyślił, że tak powinno się stać, a potem używa do tego odpowiednich narzędzi, czyli fachowców, którzy działają w cieniu i nigdy nie chwalą się swoimi osiągnięciami. Ale z tego wynika, że nas nie ma w ogóle. Nas? A, o polskich służbach to myślę, że porozmawiamy, jak Państwo będziecie zadawać pytania, ale to jest ciekawa opowieść i smutna, niezwykle smutna. Zapytałem kiedyś znajomego oficera amerykańskiego, jakie jego zdaniem są najlepsze służby świata. Może Mossad, może CIA, a on się uśmiechnął i powiedział, to takie służby, o których nikt nigdy nie słyszał. To ja sobie myślę, no to może rosyjskie, a nie. Każdy potrafi wymienić nazwy rosyjskich służb. I zadał mi pytanie, jak się nazywają chińskie służby specjalne? I nie wiedziałem. I on mówi, masz odpowiedź. Nie wiem w którym, ale w 12 numerze Kuriera Wnet mogą Państwo o chińskich służbach specjalnych przeczytać. To może w takim razie rzeczywiście teraz jest pora na Państwa pytania, ale najpierw Piotr Jegliński. Jeszcze może dopowiem historię a propos byłych terrorystów z Czerwonej Armii, z Czerwonej Fali. Otóż kiedy właśnie korzystając z uprzejmości powiedzmy osoby, która kiedyś była powiązana z terrorystami, a dzisiaj jest powiedzmy bardzo, bardzo wysoko, poprosiłem o spotkanie, spotkaliśmy się w Berlinie i byłem już wtedy bardzo ciężko chory, nie przypuszczałem, że sprawy tak się w moim życiu potoczą szybko i poprosiłem, że chciałem zobaczyć, otrzymać pozwolenie zobaczenia moich teczek w Stasi. I to zostało, moja prośba spełniona, Joachim Gauck osobiście wydał polecenie natychmiastowego, powiedzmy, pewne miejsce przekazania tych rzeczy i tam na przyjęciu w dużej kuchni dostałem dwie teczki z rezydentury Stasi w Dreźnie i z rezydentury Stasi w Berlinie.
To, co tam zobaczyłem, muszę powiedzieć, że mną wstrząsnęło. Tak, w Niemczech jest taki zwyczaj, że wbrew temu, co u nas jest, nazwiska agentów nie są zamazywane. Zamazywane są tylko dane wrażliwe. Na przykład, jeżeli ten agent miał kochankę, jakieś romanse, to tam były adresy i tak dalej, to jest zamazywane, ale ogólnie w ogóle to bardzo rzadko jest. I to były oryginały, które nie były jeszcze zamazane. I ja poprosiłem o kopię. I jako właśnie przypadek ciężko chorej osoby, w drodze specjalnej zadekretowano, że ja to dostanę. I po dwóch tygodniach dostałem paczuszkę tutaj w Warszawie. No, ale paczuszka była trzykrotnie mniejsza. 40 stron na 120, które widziałem. A widziałem bardzo ciekawe rzeczy. No, tam były telegramy z Warszawy do generała Dama, szefa w Stasi, zajmującego się szefa gabinetu Milkego, ministra spraw wewnętrznych, szefa Stasi, w sprawach działania obcych organizacji wrogich, dywersyjnych, antykomunistycznych, etc., etc. I te telegramy były od polskiej bezpieki pisane po rosyjsku albo po niemiecku. W tym czasie była wielka propaganda w PRL-u, że tylko Chłopka i Czaja używają Warszał. Wszystkie te dokumenty nosiły właśnie nagłówek Warszał, prawda? Tak towarzysze się posługiwali. Ale dlaczego o tym mówię? Ja z tych, mimo tego, że te dokumenty, które ja dostałem, były przebrane, były fantastyczne rzeczy, no, dostałem też fisze pewnego człowieka, znanego biznesmena. Myślę, że to nazwisko im nic nie powiedziało i dosyć to było robione bardzo szybko, w drodze nadzwyczajnej, więc prawdopodobnie tego nie dostrzeżono. I to była bardzo ciekawa rzecz. Ale najciekawsze rzeczy, ja wtedy zrozumiałem, to się działo 3 lata temu, ja wtedy zrozumiałem, dlaczego tak różni ludzie się dzisiaj zachowują. Bo ta teczka miała tylko 40 stron. Kiedy zadałem pytanie już potem, a dlaczego? A dostałem odpowiedź, no jest pan przecież inteligentnym człowiekiem. I po czym dodano, no powiem nieoficjalnie, prawdopodobnie ci ludzie, którzy figurowali na tych oryginałach, pracują dla BND, dla naszego wywiadu. A muszę państwu powiedzieć, że to nie jest pocieszające. I patrząc na scenę polityczną dzisiaj, no możemy się łatwo domyślić, dlaczego są politycy, którzy się tak zachowują, a nie inaczej. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakby kończąc może ten przydługi wątek, jakby może inaczej, dlaczego warto przeczytać tę książkę? Dlatego, że w tej książce jest geneza tego, co zdarzyło się w czasach współczesnych, co dzieje się dzisiaj, 5 lat temu, 10 lat temu, co się działo. Kiedy próbowaliśmy dotrzeć do dokumentów Carlosa, czyli Ilicza Ramireza Sancheza, które czeski odpowiednik IPN-u posiadał, dostaliśmy taką informację, że niestety oni nie mogą nam pomóc, ponieważ te dokumenty naraziły bezpieczeństwo Republiki Czeskiej na jakiś tam szwank, na jakiś tam uszczerbek. Krótko mówiąc, nie mogą nam udostępnić tych dokumentów. To jest to, co mówił Piotr, czyli te dokumenty są wrażliwe na tyle, że osoby wymienione w tych dokumentach gdzieś sprawują jakieś jeszcze wysokie funkcje, być może pracują wciąż w wywiadzie. Krótko mówiąc, prehistoria, czyli lata 70., 80., to prehistoria w cudzysłowie, to wcale nie jest właśnie ta prehistoria, to jest cała geneza. Czy wiecie, że państwo, że Mohamed Atta, człowiek, który był mózgiem, wykonawcą zamachu na WTC w Nowym Jorku, był przeszkolony wcześniej w Pradze, znaczy pod Pragą dosłownie. No,
poligonie wszystkich, no, to powiedz o tym, bo to jest... Bo to ten dokument się zachował i można do tego dotrzeć. Pierwszy znalazł to nasz kolega Władimir Petrilak, czeski dzielny bardzo dziennikarz. I Władimir znalazł dokument, w którym zachowało się, że w 1988 roku na poligonie czeskiej zbrojowki w Brnie szkolony był właśnie Mohamed Atta, no, z obsługi ładunków wybuchowych, z różnych rzeczy. Był tam szkolony przez czeskich specjalistów, ale miesiąc przed zamachem na WTC Mohamed Atta spotykał się z przedstawicielami rosyjskich służb w Pradze. I ten dokument także odnalazł Władimir Petrilak. My z tego dokumentu korzystaliśmy, dlatego że archiw Bezpieczności Slożek, chyba tak to się nazywa w Czechach, odmówił nam rzeczywiście wglądu w dokumenty Carlosa, bo okazało się, że niektóre z tych historii trwają do dziś. Teraz czas na Państwa pytania. Zapraszam tutaj, tu jest mikrofon, można do tego mikrofonu te pytania. Ten jest lepszy. O. Dobry wieczór. Tomasz Małecki. Mam pytanie w kontekście służb i tego, co pan redaktor powiedział, to znaczy, że nie zawsze fakty, które nam są jakoś tam przedstawiane przez, no, na przykład tych informatorów różnych, są zgodne z rzeczywistością. No i tutaj chciałbym zapytać właśnie o tego byłego agenta Mossadu, który wypowiedział się w temacie katastrofy smoleńskiej i, no, tego, że mieliby za tym stać Rosjanie. Nie przesądzając oczywiście, czy tak jest, czy nie, jeżeli spojrzymy jakoś szerzej na politykę międzynarodową i na pewne rywalizacje, które się toczą, no to można, powiedzmy, zaobserwować, że Stany Zjednoczone na przykład prowadzą, no, taką politykę, która sprowadza się po pierwsze do podbojów w różnych rejonach świata, no i przy wykorzystaniu, no, między innymi takich, tak, tylko że to pytanie jest, to jest potrzebne, tak jakby ten wstęp. Czyli poprzez politykę podboju i, no, i takie wykorzystanie metod dziel i rządź. No i teraz, jeżeli postawimy taką tezę, że na przykład patrząc na gruncie polityki międzynarodowej, Stanom Zjednoczonym mogłoby, powiedzmy, zależeć na tym, żeby Polska była w jakiś sposób skłócona z Rosją, no to właśnie, czy byłoby możliwe, że taka operacja, jaka była w Smoleńsku, że byłaby przeprowadzona przez jakieś inne służby niż służby rosyjskie? I no właśnie, to jest pytanie. Ja postaram się odpowiedzieć na to tak w miarę przejrzyście. Pierwsza wątpliwość, jaka kryje się w tym pytaniu, to czy Awif nie miał pewnej intencji, żeby nas zainfekować jakimś sposobem patrzenia i tym samym upowszechnić ten sposób patrzenia w Polsce. Czyli potraktowałby nas wtedy jako pudło rezonansowe dla pewnej operacji dezinformacyjnej. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska zmniejsza fakt, że to my byliśmy inicjatorami tej rozmowy. To nie Awif zaczął tą rozmowę i on długo nie chciał w ogóle o tym mówić. Więc oczywiście nie wyklucza to tego faktu, ale jakby, no, nie mamy narzędzi, żeby do końca sprawdzić, czy akurat Amerykanie albo Mossad nie infekuje tutaj nas i nie traktuje nas jako pudła rezonansowe. Być może w jakimś dystansie, mam nadzieję już krótkim, okaże się, czy mamy rację, czy nie. Ale wydaje mi się, że sam projekt poszukiwań materiałów wywiadowczych, satelitarnych, które istnieją w świecie przez organy polskiego państwa, jest projektem dla Polski korzystnym. Tak, śledztwo smoleńskie można przeprowadzić szybciej, nie mając wraku i mając te wszystkie ograniczenia, o których wiemy. Więc oczywiście, że Amerykanie prowadzą grę perfidną,
obliczoną na doraźny zysk i wykorzystującą przeróżne podmioty, a Polaków także wykorzystującą, tak. Ale czy Chińczycy prowadzą inną grę, czy Rosjanie prowadzą inną grę? Wszystkie poważne państwa prowadzą taką samą grę. I czas, żeby i Polska zaczęła prowadzić taką cyniczną, obliczoną na polski interes grę. Po prostu. Ale żeby tak się stało, musimy odtworzyć polskie służby specjalne. Odtworzyć, bo ich nie mamy. Od 25 lat, będąc aktywnym obserwatorem polskiej rzeczywistości, cały czas mam wrażenie, że za sceną stoi poważny gracz, którego my nie widzimy. Cały czas wynikają dziwne historie, a to do Sejmu wchodzi samoobrona, a teraz wchodzi Petru z niczego, odbija się z niczego, wbrew wszelkim prawidłowościom socjologicznym i socjotechnicznym, uzyskuje niesłychane jak na taką organizację poparcie. Wcześniej projekt Palikot, projekt Samoobrona, projekt Tymiński, no takie projekty ciągle się zdarzają. A projekt Stonoga, skąd się wziął? Nie wypalił, ale też był obliczony na pewien rezonans społeczny. Tym ukrytym graczem, moim zdaniem, być może jestem skaleczony jakąś spiskową wizją dziejów, są służby specjalne, spuszczone z łańcucha, nieprzetrzebione, niedostatecznie zweryfikowane, pozbawione cywilnego nadzoru, hasają jak chcą, załatwiają własne interesy, tworzą wewnętrzne kliki, rozgrywają interesy obcych kosztem naszego państwa. Stąd też takie służby specjalne, jak istnieją dziś, są dla naszej niepodległości zagrożeniem. I to widzieliśmy dokładnie poprzez obserwację życia politycznego i społecznego na przestrzeni ostatnich 25 lat. Służby specjalne mieszają się do gospodarki, prowokują przeróżne zdarzenia publiczne, dyskredytują ludzi, którzy starają się zajrzeć pod kołdrę, pod kotarę i starają się być samodzielnymi kreatorami życia publicznego. Na to im nie możemy pozwolić, bo robią to za nasze pieniądze. Dlatego mój postulat wobec nowych władz jest bardzo prosty. Złapać za twarz służby specjalne i zmusić do posłuszeństwa polskiemu państwu. Czy na terenie Rosji przez obce służby? Rosja jest państwem poważnym. I w odróżnieniu od Polski nie pozwala na to, żeby obce służby hasały sobie dowolnie na jej terenie. Więc wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby obce służby wbrew interesom rosyjskim przeprowadziły zamach na terenie rosyjskim. Czy można pytanie? Tak, oczywiście, tylko proszę się przybliżyć do mikrofonu. Ja będę głośno, Grzegorz Korwin-Szmanowski, też dziennikarz podległy, że tak powiem, profesorowi. Ja chciałem się zapytać, bo takie zdanie słyszałem, że wobec takiego zainfekowania naszych służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych agenturą moskiewską, no głównie moskiewską, tymi innymi, czy nie lepiej byłoby dla nas rozpędzić towarzystwo i zacząć budowę zupełnie od zera, opierając się na ludziach nawet bez żadnych, absolutnie żadnych umiejętności wywiadowczych, za to na ludziach pewnych, bo przecież tych rzeczy się można nauczyć. Jakie jest pana zdanie? Ale patrząc na spis tych, którzy udzielili wywiadu Witoldowi Gadowskiemu, panom wywiadu, to Witold byłby dobrym szefem takich służb, bo już ma takich informatorów na świecie, że tylko pozazdrościć. Wiecie państwo, kwalifikacją człowieka służb specjalnych jest to, że mało gada. A ja po pierwsze się nazywam Gadowski, a po drugie gadam już tutaj 2 godziny. Więc Czy pana pomysł jest do zastosowania dziś? Ale by można być nietypowym. Można być, można. Znaczy był już taki, nazywał się Pałbicki. I on dużo gadał. I czy co z tego wyszło, no to już jest inna sprawa. Natomiast... A co z tego wyszło? No, dużo gadał. Dużo gadał, a jakby nie starczyło mu czasu na pracę. Szef służb specjalnych to człowiek poważny, niewiele mówiący, bardzo rygorystyczny, jeżeli chodzi o kwestie etyczne, ponieważ służby specjalne to zabawa granatem. To pokusa tego, żeby na skróty osiągać cele. Służby specjalne to nie aniołki przecież, tylko ludzie posługujący się brudnymi metodami, także zabójstwami na zlecenie państwa.
Nie zamykajmy oczu na to, że służby specjalne to styk z życiem kryminalnym. I tam można sobie mocno pobrudzić ręce. Więc jeżeli tam idą łajdacy, Instatu Nascendi, albo ludzie z komunistycznych rodzin, czyli niespecjalnie związani korzeniem z tą ziemią, no to pokusa jest tym większa. Stąd do służb specjalnych kwalifikacją najważniejszą jest twardy kościec moralny i odpowiednia inteligencja. Cała reszta to są nabyte umiejętności. I teraz kwestia, czy można zrobić to, co pan proponuje. Dziś tego zrobić nie można. Dlaczego? Bo w przyszłym roku mamy Światowe Dni Młodzieży. Nie zdążymy wykwalifikować od zera służby, która zabezpieczy kontrwywiadowczo Światowe Dni Młodzieży. 2 miliony ludzi, papież Franciszek, wielkie wydarzenie przed atakiem terrorystów islamskich. To musimy robić na tym, co jest, przebudowywać to w biegu. Na szczęście w służbach jest wielu młodych ludzi, którzy dziś nie mają nic do powiedzenia. Sami są sfrustrowani tym, co się dzieje i chcą służyć państwu, tylko modlą się o to, żeby te czapki zdjęto. Żeby te kierownictwa, gdzie są kolesie, plecaki, różnie to jest nazywane, ludzie po prostu niesłużący państwu, żeby te czapki im zdjęto wreszcie i pozwolono im działać. Więc jakby krótszą drogą jest odblokowanie awansu młodych oficerów. Tak, żeby no, poprzez oczywiście pewną procedurę weryfikacyjną z nich odbudować przecież nieduże służby. Polska nie potrzebuje dużych służb specjalnych i nie potrzebuje 12 służb, które nas inwigilują, podsłuchują. Przecież to jest perelowski model. My musimy skończyć z tym modelem służb specjalnych, gdzie społeczeństwo jest traktowane jako wróg. I wszystkie siły służb specjalnych, nawet agencji wywiadu, są kierowane przeciwko polskiemu społeczeństwu, przeciwko obywatelom, bo oni knują. Nie wiadomo przeciwko komu mają knuć. Natomiast już nie starcza energii, sił i profesjonalności do tego, żeby zabezpieczać Polskę przed zagrożeniami zewnętrznymi. Tak, musimy przeorientować te służby, ale oczywiście będą to robić ci, którzy będą tym rządzić, a ja mam, że tak powiem, lekkie serce, bo tego nie będę robił, tylko będę się mądrzył ciągle. Ale jest człowiek, który pasuje do tego opisu, małomówny i inteligentny, nazywa się Mariusz Kamiński. Powiem, małomówny jest na pewno, bo mniej więcej pół roku staramy się, żeby przyszedł do radia i udzielił nam wywiadu. Nie sposób, nawet porozmawiać z nim przez telefon, więc doszedł do takiej perfekcji w tej małomówności, ale do tego jeszcze ma jedną cechę, jest uczynny, bo kiedyś jak Radio Wnet było przy ulicy Koszykowej, mieliśmy czas wyprowadzki, więc trzeba było nosić paczki. Akurat szedł pan Mariusz Kamiński opodal naszej siedziby i nam pomógł. Zaangażował się w to, więc jest uczynny, małomówny i inteligentny. Dobre cechy? Dobrze, to teraz następne. Wybraliśmy szefa służb specjalnych, tylko teraz jest pytanie, bo to trzeba wiedzieć, że ci z drugiej strony, którzy też zastanawiali się nad wariantem, że Annusz Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, no dali mu wyrok, tak, który być może będzie przeszkodą formalną i nie będzie mógł być szefem, koordynatorem służb specjalnych, dlatego że to uzasadnienie wyroku przyszło do Mariusza Kamińskiego na tydzień przed wyborami, więc zajęło to chyba pół roku pisanie sędziemu tego uzasadnienia. Następne pytanie prosimy. Odwołał. Odwołał się, ale będzie musi... Tak, tak, pytanie. A, dobrze, to jest... Ja muszę panu dać inny mikrofon, bo... Proszę bardzo. Dobry wieczór państwu. Nazywam się Lech Szczeblewski. Chciałem panu zadać takie pytanie. Znając Mossad i dokładnie jak realizuje swoje zadania, nie zdziwiło pana, że pozwolono panu i temu człowiekowi, na którego wydano wyrok śmierci, żeby do dzisiaj funkcjonował. To się nie zdarza w tych służbach i jak wiemy, tworzenie permanentnej rewolucji trwa. A z jakich środowisk ono wyszło, to panu i historykom jest znane. Mówił pan tutaj o czerwonych brygadach.
Już w tej chwili wiadomo, kto był twórcą Czerwonych Brygad i skąd one wyszły i jaki miały cel. I dzisiaj chciałbym wiedzieć od pana, po pierwsze, dlaczego pan się tak łatwo dał złapać na taką informację tego człowieka, który panu przekazuje jakąś wiedzę? I druga rzecz, czy dokonał pan pewnej analizy myślowej, dlaczego pan Kiszczak przekazywał panu takie informacje, które są na ogół wiadomo. Handler bronią był wiadomy i każdy wiedział, kto, a większość nas była umoczona w partii, wiedziała, że taki handel, była. Duża część społeczeństwa. 3 miliony ludzi było w partii. 3 miliony. Więc proszę państwa, teraz dużo jest demokratów naraz. I w związku z tym jego zadanie było jednoznaczne, żeby powiedzieć to, na co pan oczekiwał i żeby pan to opublikował jako dobry wujek, który schodzi ze sceny. No biedny, dobry wujek zmarł. A powinien mieć facet wyrok, powinien siedzieć, a dzisiaj prawnicy mówią, i czego słyszałem w pańskim radiu, że mówią, że nie było podstawy prawnej do tego, żeby faceta skazać. Jeśli ja zamorduję pańską córkę, to mnie sąd skaże. Natomiast jeśli ktoś morduje naród i jest jasne, jakimi środkami dysponuje, to na niego nie ma prawa. Więc nie opowiadajmy takich rzeczy, że ktoś jest święty. I ostatnia rzecz, którą chciałbym, żeby pan odpowiedział. Otóż czy ta pańska książka, która rzeczywiście no, pewne elementy ma wyjaśniające, czy ona też nie jest nastawiona w tej chwili w ten model napaści na Rosję? Bo pan powiedział, że rosyjskie działania są w tej chwili na terenie różnych państw podjęte. Myślę, że to jest niesprawiedliwa ocena i tą oceną no, troszeczkę pan tą książką no, wpisał się w ten, w tej chwili tą nagonkę na Rosję. Pan adresował pytanie do Witka, ale ja odpowiem dwoma zdaniami i potem przekażę mikrofon Witkowi. Książka, pierwsze wydanie tej książki wyszło w 2010 roku. Więc nie wiem, czy można było wtedy mówić o jakiejś modzie na napadanie na Rosję. To po pierwsze. Po drugie, ta książka była sekowana z wydawnictwo, które ją wydało jako po raz pierwszy. Niespecjalnie kwapiło się, aby ją wykładać na półki i tylko dlatego właśnie, że ma taki wydźwięk, jaki ma, czyli generalnie jakby dotyka takich spraw dosyć trudnych dla komunistów, dla PZPR-owców i dla ludzi, którzy stali za ówczesnym systemem. Ta książka ani nie ocenia komunistów, ani znaczy ponad sprawiedliwość, ani ich nie wybiela. Nie dajemy głosu ani Kiszczakowi ponad miarę, ani innym ludziom, którzy wypowiadają się w niej. Opisujemy suche fakty na podstawie dokumentów i na podstawie naszych dosyć chyba dobrze udokumentowanych ustaleń. Wiecie państwo, bo to jest tak, w tym pytaniu tkwi też taka wątpliwość. No dobra, skoro pan się zajmuje takimi rzeczami, to czemu pan jeszcze nie dostał w łeb? Czemu pan żyje? Tak? Jakby pan naprawdę coś ujawniał, to by pan już nie żył. Prawda? Spotkałby pana seryjny samobójca. No ja nie wiem. Nie potrafię na to odpowiedzieć. Być może nie jestem w ogóle groźny, bo tylko ślizgam się po powierzchni, tak jak Przemek czy wielu innych dziennikarzy, którzy jeszcze żyją, a być może fuszerka w służbach jest tak duża, że nie wszystkich się da zlikwidować. Także, nie, wiecie państwo, no, zawsze jest wątpliwość, czy lustro, w które patrzę, nie jest odbiciem innego lustra. Ale jeżeli będę kierował się takim sposobem myślenia, to ja nie będę mógł chodzić, bo zacznę się zastanawiać, dlaczego stawiam lewą nogę albo prawą. Muszę stosować w życiu pewne uogólnienia. Tak jak w matematyce stosuje się aksjomaty, żeby przejść od jednej rzeczywistości do drugiej, to ja muszę polegać na intuicji, na pewnych uogólnieniach wynikających z doświadczenia i przesuwać się dalej. To, co państwu mówię, nie jest gwarancją absolutną, że mówię prawdę, bo być może jestem narzędziem jakiejś indoktrynacji, a może sam jestem agentem, bo tego nikt jeszcze Ty nie wie. Ty jesteś agentem?
No być może. Być może, że tak. No, no i teraz musimy się zastanowić, prawda? Jaka, być może tych służb chińskich, prawda? Bo ich nie wymienia. Których nie ma. Więc no, musimy się w pewnym momencie powstrzymać przed mnożeniem rzeczywistości i zastosować niesławną brzytwę Okhama. Tniemy tam, gdzie racjonalizm już mówi stop. Posługujemy się zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem. I teraz oczywiście 10 razy damy się zwieść, ale może raz odkryjemy jakąś rzeczywistość, a przecież po to są dziennikarze, żeby pokazywać publiczności jakąś rzeczywistość, a nie po to, żeby kreować kolejne programy publicystyczne, mądrzyć się i mizdrzyć i udawać dziennikarzy. A Okham należał do jakiego wywiadu? Ten od tej brzytwy, co? Brzytwa Okhama? No, jaki wywiad? Okham, jaki wywiad? Jaki, no, no to szkocki. Szkocki. Teraz my robimy pewną akcję nadzwyczajną, nie wiem, czy nam się uda. Lech Rustecki, zaraz będzie pytanie. Lech Rustecki rusza do drukarni po kurier. Jak przywieziemy kurier, jest jakieś zainteresowanie tym naszym nowym kurierem, który właśnie jest? Dobrze. To w takim razie kolejne pytania, tak, już idę. Chce mi pani odebrać mikrofon? Beata Sławińska, chciałam powiedzieć, że ja nigdy nie należałam do PZPR-u, a moje... Natomiast moje pytanie jest następujące, skoro panowie mają takie wtyki w świecie, jeśli chodzi o informatorów, czy któryś z nich, czy może naświetlił, nie wiem, poddał jaką myśl, kto stał dokładnie, może jakieś nowe fakty za zamachem na Jana Pawła II, to po pierwsze. A drugie pytanie jest takie, czy w Polsce znajdują się safe houses? Na to drugie pytanie nie odpowiem, bo nie wiem. Każdy dom. Bo nie wiem, po prostu nie wiem. I nie będę udawał, że wiem. Natomiast jeżeli chodzi o zamach na Karola Wojtyłę, niedawno zmarł jeden z głównych ludzi, którzy posiadali po polskiej stronie wiedzę na ten temat, generał Pożoga. No już tutaj nie dotrzemy do świadka. Ten człowiek bardzo dużo wiedział. To właśnie w Sofii Mehmed Ali Akcza otrzymał fałszywe papiery, otrzymał je od polskich służb. Dlaczego? Jaka to była konstrukcja? Możemy tylko wnioskować po tym, jak służby Układu Warszawskiego były przyporządkowane. Otóż bułgarskie SD było nakierowane na Turcję i tam miało prowadzić swoją penetrację. Stasi w sposób naturalny było nakierowane na psucie Zachodu. Czesi byli od produkcji broni, uzbrojenia i współpracy z terrorystami, Węgrzy od współpracy z terrorystami, a Polacy byli nastawieni w Układzie Warszawskim na destrukcję Izraela. Takie zadanie miały polskie służby specjalne. Czy się z niego wywiązywały, czy nie, nie wiemy. I teraz w tym przyporządkowaniu, w sposób naturalny, tak odpowiadając pani, ale przez wnioskowanie, bo ja nie mam wiedzy, to Bułgarzy przez cały czas prowadzili tego zamachowca. Ale na czyje zlecenie? Kreml nigdy, i to w tej książce wychodzi, nie działał poprzez własne ręce. Kreml zawsze ubierał rękawiczki w postaci bułgarskiego SD, czeskiego STB, polskiego SB i tak dalej, i tak dalej. Te rękawiczki gubiły ślady. Dlatego jeżeli mówimy Mehmed Ali Akcza, pojawia się Antonow, pojawia się bułgarski ślad i wszystko się urywa. A dlaczego Polacy w tym byli? A co robiła nasza ambasada w Sofii? Pan ambasador Pożoga, ówczesny? Tak. Co robił 4. Departament w Krakowie, który osobiście prowadził od akcji Triangolo aż do ostatnich dni Karola Wojtyły w Krakowie, Wojtyłę od strony obyczajowej, od strony prowokacji, od strony jego kontaktów, rozpracowując jego osobę i wciskając agenturę w jego środowisko, to ta agentura potem poszła za Karolem Wojtyły do Rzymu. Wszystkie te informacje są informacjami szczątkowymi. Wiele z nich znamy. Znamy sprawę księdza Bolonka. No, można to wymieniać, tutaj nie będę odkrywczy, prawda? Ale Turowski, to tutaj pan Piotr jest
ekspertem od Turowskiego i od przygód z Turowskim, to może Państwu opowiedzieć, jak to się wszystko toczyło. Więc ja nie potrafię Pani odpowiedzieć na to pytanie, kto stoi tak naprawdę za Mehmetem Ali Akczą i jego dwoma towarzyszami, którzy byli też na Placu Świętego Piotra. Ja może postaram się trochę więcej powiedzieć, bo mnie ten temat bardzo interesuje osobiście, dlatego że nie wiem, wiele miesięcy, może nawet lat spędziłem nad tematem zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Departament IV, o którym wspomniał Witek, to był departament, który był, jakby zajmował się kwestiami religijnymi, kościołem katolickim w Polsce, krótko mówiąc kontrolą kościoła, pozyskiwaniem agentów, prowadzeniem tych agentów itd., itd. W ramach tego departamentu IV działała samodzielna grupa D. Czyli to była grupa, która już była tacy siepacze wyjątkowi, ludzie pozbawieni jakiejkolwiek moralności. Szefem tej grupy był Piotrowski, który, jak wiecie Państwo, Leszek Piotrowski zamordował ostatecznie księdza Jerzego Popiełuszkę. Nadzorował tę grupę pułkownik Pietruszka, właśnie z ramienia IV Departamentu. Nadzorował to za duże słowo, ale pod względem takim organizacyjnym. I tenże właśnie Pietruszka, tuż przed zamachem na Placu Świętego Piotra, był na owym placu. Teraz pytanie, po co polski oficer czy perlowski służb specjalnych zajmujący się kościołem był tuż przed zamachem na Placu Świętego Piotra i to nie raz, a kilka razy, to zostało już udowodnione. Zajmując się sprawami terrorystów, międzynarodowych terrorystów, a jednocześnie kończąc pracę nad materiałami na temat zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, znaleźliśmy z Witkiem nieprawdopodobnie ważny dokument. Ten dokument stał się punktem wyjścia do kolejnych naszych prac, a mianowicie dokument, z którego wynika coś następującego. Otóż jeden z oficerów Służby Bezpieczeństwa, który był oddelegowany do pracy z terrorystami, krótko mówiąc zadaniował ich w kwestiach agenturalnych, w kwestiach handlu bronią międzynarodowego, przemytów itd., itd., raportuje do swojego przełożonego tutaj w Warszawie. Raport wygląda mniej więcej w ten sposób. Spotkałem się z owym Arabem w tym i w tym miejscu o tej i o tej godzinie. Owy Arab, Algierczyk, był przerażony. Nie chciał ze mną rozmawiać, pakował się. Mówi, że musi natychmiast wyjechać z kraju. Na moje pytanie, dlaczego musi opuścić Polskę, odpowiedział, że kiedy wrócił z urlopu w Algierii do Polski, zobaczył na ekranie telewizora twarz Piotrowskiego. Wtedy zorientował się, że to jest oficer, który go wielokrotnie odwiedzał wcześniej. Zorientował się z przekazu medialnego, że Piotrowski oskarżony jest o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. I ten międzynarodowy terrorysta, handlarz bronią, który oddawał usługi polskiemu kontrwywiadowi, wojskowemu, cywilnemu itd., itd., nagle okazuje się być stykiem między zabójcami księdza Jerzego Popiełuszki. Ja się pytam, zadaję pytanie w takim razie, co mają wspólnego arabscy terroryści z zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki? Dlaczego człowiek, który oddaje usługi polskiemu wywiadowi, nagle wpada w panikę, w prostej wydawałoby się sprawie, prawda, jak na kwestie międzynarodowe, czyli wtedy jeszcze nie wiemy, że ksiądz nie żyje, tylko że podejrzewamy Piotrowskiego o uprowadzenie i tak dalej, i tak dalej. Stąd możemy łatwo wyprowadzać wnioski o właśnie tej międzynarodowej siatce, która funkcjonowała w tej międzynarodówce socjalistycznej, komunistycznej, która funkcjonowała także w służbach i te służby dzieliły się, krótko mówiąc, swoimi obowiązkami. Jeżeli przyjąć, że na przykład terroryści, którzy w Polsce handlowali bronią, uzbrajali bomby, wysadzali lotniska w Atenach, w Wiedniu, ambasadę w Atenach, dokonywali szeregu różnego rodzaju zamachów, byli wynajęci przez polskie służby specjalne, aby zorganizować zamach na Jana Pawła II. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której Departament IV nadzorujący to wszystko, przedstawiciele tego departamentu znajdują się tuż przed zamachem na Placu Świętego Piotra, niejako doglądając, czy wszystko gra, szef tego wywiadu, który już nie żyje, czyli generał Pożoga, zaraz później zostaje ambasadorem w Sofii, czyli w Bułgarii, czyli co on robi tam, jak z szefa wywiadu staje się ambasadorem, po co, na co, w jakim celu.
te wątki można połączyć i te wątki można wyjaśnić, czy spróbować uszyć z nich pewnego rodzaju spójną historię. I wydaje mi się, że jest, są ludzie, którzy żyją jeszcze wciąż, którzy potrafią odpowiedzieć na to pytanie, co się stało na placu Świętego Piotra w 1981 roku. Ja Państwu jeszcze dodam a propos. Kiedy poruszyłem po raz pierwszy, tak się złożyło, powiedziałem o Turowskim, albowiem w kwietniu, 10 kwietnia po zamachu przyjechał jeden z moich przyjaciół, który tam był i przywiózł mi taśmę, którą, powiedzmy, fragment filmu i powiedział, słuchaj, popatrz, bo tu są jacyś dziwni ludzie, a ty masz intuicję, popatrz na to. A ponieważ tam zginął mój przyjaciel Janusz Krupski, no więc, jak powiedziałem, i tam w tle zobaczyłem twarz człowieka i po prostu mało nie spadłem z kanapy. To był Tomasz Turowski, były jezuita. I wtedy ja powiedziałem, że to jest człowiek, który, ja wiedziałem już wtedy, że on był agentem komunistycznych służb, od dawna wiedziałem, no ale nie miałem żadnych dowodów, że był oficerem tych służb. I powiedziałem, a co ten człowiek robi? Nikt nie wiedział, w ogóle nikt wtedy nie wiedział, jak ja pokazałem tą twarz, kto to jest. Ja mówię, to jest właśnie Turowski. No i tak się zaczęło, aż potem Cezary Gmyz ujawnił tożsamość Tomasza Turowskiego. Ja wtedy w jakimś programie zadałem pytanie, co robił Tomasz Turowski 13 maja 81 w Rzymie. Nie precyzowałem gdzie. I co robił 10 kwietnia 2010 roku w Siewiernym. Prawda? Dziwna zbieżność. I po tym wszystkim Turowski oskarżył Czarka Gmyza przed sądem cywilnym o pomówienia i przed sądem karnym. Ja zeznawałem, byłem już bardzo chory, zeznawałem wtedy i muszę powiedzieć, widziałem niezwykły popłoch wśród tych jego obrońców. Z tyłu siedziała galeria zbójców, Jasiek i kompania. Obronił go niejaki Pardus, mecenas czy też radca prawny, którego prowadzącym właśnie był ów Turowski. I muszę powiedzieć, że i co było dziwne, na co zwróciłem uwagę, że Turowski cały czas jest chroniony przez jakieś służby. I zawsze pojawiał się w sądzie w towarzystwie trzech rosłych goryli. I na wszystkich rozprawach, którzy zasłaniali mu twarz teczką, bo się chyba wstydzi, pokazywa swoją buźkę. I potem na procesie karnym, na procesie lustracyjnym też czekałem pod tą salą, ale nie miałem możliwości z nim rozmawiania, dopiero na sali sądowej konferowaliśmy w języku francuskim. On mnie prosił, żebym się uspokoił, prawda, ja mu coś innego, komplementowałem go. Ale dlaczego mówię? Ci ludzie są naprawdę bezczelni. To jest nieprawdopodobne, w jakim państwie żyjemy. Po tej rozprawie wychodząc, on chlapnął do kamery Gazety Polskiej, że on był oficerem i że on nie był jezuitą, że on wstąpił na pytanie, a kto był jego przełożonym, czy generał jezuitów, czy ktoś inny, on powiedział kierownictwo, działałem na polecenie kierownictwa. Minęło
kilkadziesiąt lat, a ten trep nic nie zrozumiał. Po prostu nic nie zrozumiał. On uważa, że jest oficerem cały czas. Został polecony przy świętej pamięci Władysława Bartoszewskiego, którego rekomendował na placówkę, też bardzo ciekawe, na placówkę najpierw do, gdzie? Do Hawany. A w międzyczasie to pan Radek Sikorski go wysyłał do Moskwy i pan Radek Sikorski zna go bardzo, bardzo długo. Już więcej nie chcę mówić. Myślę, że na ten temat wypłyną jakieś informacje. Ja mam teraz apel do tych, którzy chronią Tomasza Turowskiego, a więc do tych służb, czy tych szefów służb, żeby wreszcie odsłonili prawdę i przestali chronić człowieka, który być może bardzo dużo wie na temat zamachu na papieża. W swojej książce, którą wydała nasza ukochana gazeta, pewna gazeta, byłem kretem w Watykanie, Tomasz Turowski tak tłumaczył, że został jeden z szefów mówi, że on dostał poboczne zadanie jakieś do Paryża, jakimś niszowym wydawnictwem zajmowania się, mówi wydawnictwo, tutaj mówi edycją spotkania, dlatego że ten szef tego wydawnictwa zatrudniał takiego Ganganowicza i oni byli bardzo zaniepokojeni, że ten Ganganowicz będzie tutaj jakieś akty terrorystyczne wykonywał i to był powód. Po czym dalej Tomasz Turowski z kolei mówi, jego szef mówi, że znacznie obniżyło się bezpieczeństwo papieża po wyjeździe Tomasza Turowskiego z Rzymu, bo ten agent UB i służb sowieckich, nielegał 14 Wydziału, przecież chronił i dbał o bezpieczeństwo papieża. Czy to nie jest farsa? Dziękuję. Bardzo dziękujemy. To teraz troszkę tak jak w radiu. Wiadomość z ostatniej chwili. Bo, wiecie Państwo, no jest suspens, bo my tu mówimy o Smoleńsku i mówimy, że coś się nowego otworzy i agencje podają informację o ucieczce generał Anodiny do Paryża. Jeżeli szefowa MAK-u, jeżeli to jest prawda, jeżeli szefowa MAK-u uciekła do Paryża, to wszystko przyspiesza. I organizator tego tam szczytu na Malcie chyba musi zmienić pieluszkę. Kto teraz zadaje pytanie? To gdzie? Za słupem. Dobrze. Dobry wieczór, Krzysztof Grunwald. Ja mam pytanie do pana Witolda Gadowskiego, a pytanie brzmi: Krzysztof Winiarski. Gdyby pan redaktor mógł troszeczkę naświetlić tę postać, zwłaszcza w kontekście jego zeznań jako świadka w procesie Wojciecha Sumlińskiego. Dziękuję. A toż mnie pan wkopał. Bo nie mogę ukrywać, że nie znam Krzysztofa Winiarskiego. Najchętniej bym odpowiedział tak, nie znam się, niech zeznaje, skoro wkopuje Komorowskiego, to w ogóle super. Tak? No ale rzetelność dziennikarska wymaga dopowiedzenia tego, o czym chcę milczeć. Powiem krótko, żeby Państwa nie zanudzić. Otóż w swoim zeznaniu Krzysztof Winiarski powołuje się na opinię amerykańskich oficerów, którzy ponoć z nim współpracowali i czerpali od niego bardzo cenne informacje. Był taki moment, kiedy w Warszawie działała placówka DEA, i na jej czele stał pewien oficer, który dziś jest wysokim oficerem już w Stanach Zjednoczonych. I ja otrzymałem od Krzysztofa Winiarskiego informację o bardzo dużym przemycie narkotyków
bardzo wiarygodną, z nazwiskami, z różnymi rzeczami. I udałem się do niego, mówiąc, że jest to międzynarodowy przemyt, może by jakoś wspólnie z polskimi służbami się tym zająć, bo ja jako dziennikarz w ogóle nie widzę swojej roli w tym. I wtedy usłyszałem od tego oficera, trzymaj się od niego z daleka. On dla nas nie jest wiarygodny. Wyraźnie, kilkukrotnie powtórzona opinia. Ja ją powtarzam teraz. Ponieważ ten oficer jakby nigdy nie oszukiwał mnie, nie sprzedał mi jakichś fałszywych informacji, a też pomógł nam w bardzo ciekawym reportażu, który nam się udało zrobić dzięki jego pomocy, to nie mam prawa mu nie ufać, a przynajmniej nie powtarzać jego opinii. I druga rzecz. Krzysztof Winiarski spotkał się ze mną jakiś czas temu, całkiem niedawno, bo nie ukrywam, że spotykałem się z nim od paru lat przynajmniej. Miał ciekawe informacje, wiele się potwierdzało, wiele się nie potwierdzało. Miał niesłychanie zaskakujące znajomości, właściwie na takim szczeblu, na jakim nie powinien mieć, zważywszy na to, że jest tylko ogrodnikiem z Podżywca, prawda? No ale miał i miałem informację o pewnej firmie, która niebezpiecznie weszła w sprawy bezpieczeństwa Polski. Od strony takiej najmniej widocznej, sprzątaczki, ochroniarze, catering. Wiecie Państwo, że jak no, można zainstalować wszelkie zapory komputerowe, można się chronić przed podsłuchem, ale przed sprzątaczką nikt się nie uchroni. Prawda? Bo sprzątaczka jednak, jak jest przeszkolona, może zrobić dużo więcej szkody niż wykwalifikowany James Bond za dwa dni premiera, co już nawet jest. Więc... W Krakowie. Też. Za dwa dni. Na pewno. I ja sobie spisałem jakby, miałem spisany zakres moich zainteresowań odnośnie tej firmy. To była firma, która balansowała i balansuje moim zdaniem gdzieś na granicy pewnych oskarżeń międzynarodowych. I mówię mu, Krzysztof, jeżeli masz takie znajomości, masz tutaj kartkę, bo nie zapamiętasz wszystkiego. To był mój błąd, bo powinienem mu powiedzieć, ile zapamiętasz, zapamięta i tyle. Ja mu dałem tą kartkę. Tam było wydrukowanych ileś tam moich uwag. I co ten człowiek zrobił? Zjawił się w siedzibie tej firmy, i szefowej tej firmy zaoferował swoje usługi, że może, teraz już mówię tylko z dokumentów, które czytałem później, ex post, że może uchronić firmę przed niekorzystnym artykułem. Czyli mówiąc krótko, uchroni firmę przed niekorzystnym artykułem, jeżeli dostanie korzystne zlecenie. To stało się przedmiotem tam jakiegoś postępowania sądowego i tak dalej, i tak dalej. Ja to przeczytałem dużo później, włosy mi stanęły dęba. Pomyślałem sobie, no nie wymyśliłbym czegoś takiego, żeby na podstawie no, świstka papieru próbować rozegrać sprawę na kilkaset tysięcy złotych. Więc jakby mając takie doświadczenia z tym panem, mówię, uwaga. Ja nie wiem, czy on mówi prawdę na procesie Wojciecha Słonińskiego, czy mówi nieprawdę. Czy demaskuje, czy nie demaskuje, nie wiem dlaczego akurat teraz, a nie wcześniej, ale doradzam daleko idącą ostrożność na podstawie własnych doświadczeń. O, myślę, że pana usatysfakcjonowałem tą odpowiedzią. O, teraz lepiej widać. Tak, to głośno. Albo zapraszamy tutaj. Kądzielski Dominik. Chciałem zapytać pana Witolda. Jakiś czas temu, zapowiadając swoją książkę z kluczem, która miała opowiadać o Smoleńsku, powiedział pan, że informacje, do jakich pan dotarł, mogą być niezadowalające dla obu stron konfliktu, to znaczy dla, z jednej strony dla zespołu parlamentarnego, a z drugiej strony dla zespołu Laska, nazwijmy to tak ogólnie. Czy może pan w jakiś sposób rozszerzyć to, co miał pan na myśli? Ja o Smoleńsku to się boję wypowiadać, bo już pogubiłem się w tych analizach
techniczno-trajektoryjnych innych. Przyznam się, że nie jestem zbyt pilnym uczniem, nie odrobiłem tych lekcji, więc tutaj no, nie bardzo się na tym znam. Pewien wątek, który rozwinę w powieści, jest wątkiem szpiegowsko-sensacyjnym, opartym na pewnej narracji. Na narracji kogoś, kto, no, kto jest fachowcem. W powieści beletrystycznej mogę sobie pozwolić na pewną dozę swobody w konstruowaniu pewnej intrygi. Gdybym podjął się pisania książki o Smoleńsku, to prawdopodobnie powiedziałbym Państwu, jestem całkowicie w lesie i ciągle piszę wstęp. Natomiast no, w powieści sensacyjnej mogę sobie pozwolić na więcej. I tyle. No, nie chcę Państwu mieszać w głowie, bo naprawdę nie jestem specjalistą od kwestii smoleńskiej. Tu Przemek ma więcej do powiedzenia. Ale chyba niewiele więcej. Zapraszamy tutaj, tak, z pytaniami. A swoją drogą to już będzie bardzo ciekawe, jak takie dyskusje wrócą do mediów publicznych. To niektórzy przeżyją takie dosyć duże zaskoczenie. Proszę bardzo. Michał Orzechowski, pytanie takie krótkie. Dostałem od niej informację, podobno Zumbacha, słynnego asa polskiego z dywizjonu 303, zabito, bo zaczął robić biznesy z wschodnim blokiem i podobno mieli być ludzie z, ja myślałem, że to jest, mogli być Sowieci, ale to podobno są, mieli być ludzie związani z aferą żelazo. To jest jedna rzecz, czy Państwo słyszeli? A jak nie, to tak z ciekawostek. A druga rzecz, no to już od paru godzin chodzi ta anodina i tak się zastanawiam znowu, jaka jest gra, czy ona uciekła i zacznie sypać, żeby ocalić swoje gardło, czy może to jest jakaś głębsza gra. I teraz moja uwaga. Wszyscy lubimy teorie szpiegowskie, bo one są bardzo, przede wszystkim, no przeważnie są trafne. Natomiast zastanawiam się i chciałem być bardzo, bardzo jakby właściwie zrozumiany. Jeżeli jakiś tam układ wiszący nad Polską przegrał i w tej chwili przyjdą siły, nie mówię, że idealne, ale mniej kontrolowane niż do tej pory, powiedzmy PiS i okolicy, to na ile Moskwie przestaje już zależeć, żeby mieć tu kontrolę, a zacznie im zależeć, żeby mieć pretekst do wojny. I w tym momencie wrzutki nawet prawdziwe, nie, przepraszam, ja mówię o Ukrainie, ja mówię o Gruzji, ja mówię o poważnych sprawach. I mogą być nawet robione wrzutki albo przez oponentów Putina, albo przez jakieś takie szare służby, które będą robiły, żeby tu po prostu dać pretekst do zaostrzenia podgotowania sytuacji. No, trochę dziwne dla mnie jest, że pani Janodina uciekła. To jest, no mówię, ja bym bardzo chciał, żeby to było, żeby ona dużo opowiadała i swoje życie ratowała teraz różnymi opowieściami z drugiej strony, a w ramach takich tych intelektualnych naszych tutaj ćwiczeń, na ile to może być jakaś tam ustawka. Dziękuję. Ja powiem tak, no, kierujesz pytania jak do Henry'ego Kissingera, a masz do czynienia z prostym dziennikarzem. To tak, Henry? Naprawdę? Co ja mogę powiedzieć więcej? No, oczywiście mogę mieć jakieś teorie geopolityczne, mogę mówić o tym, że Rosja już nie jest dzisiaj mocarstwem, tylko panną na wydaniu, o którą starają się dwaj kawalerzy, czyli z jednej strony Chiny, a z drugiej strony Stany Zjednoczone, a Rosja cały czas gdzieś in between, jak to mówią, że Putin mimo wszystko jest prozachodni, co budzi dużą opozycję. Jak się śledzi głosy w Rosji, to budzi dużą opozycję wewnętrzną, zwłaszcza wśród tych, którzy uważają Rosję za jednak za mocarstwo wschodu. Więc no możemy snuć różne teorie. Ja uważam, że gdyby Putin nie wszedł na Ukrainę, nie zajął Krymu, a teraz nie wtrążolił się do Syrii, to już by Putina nie było. Dlatego, że Rosjanie mogą znieść bardzo wiele. Mogą znieść, jak ich władza leje w twarz. Mogą znieść fatalne warunki życia. Ale jednego nie zniosą na pewno. Tego, że ich władza jest pogardzana międzynarodowo.
że z ich batiuszką nie liczy się świat. Z takim batiuszką oni tańczyć nie będą i taki batiuszka zostanie skrócony o głowę i to pokazuje historia rosyjska. Czyli Putin, gdyby nie zachował się imperialnie, nawet prężąc zwątlałe muskuły, już by Putina nie było. Taką mam prywatną teorię. Nie wiem, czy ona coś wyjaśnia, czy nie. Powiem szczerze, gdy otrzymaliśmy możliwość porozmawiania z Carlosem, albo z Abu Daudem, albo z Abu Bakrem, to my naprawdę nie zastanawialiśmy się, czy jest to bezpieczne, czy niebezpieczne, jakie niesie to ze sobą ryzyko. Zagrały jakieś tam emocje, adrenalina, chęci poznawcze. Spakowaliśmy się szybko i poleciliśmy tam, gdzie wyznaczono nam spotkania. Prawdę mówiąc, może jak słyszę takie pytania, czy też jak słyszymy takie pytania, to pewnie wtedy przychodzi jakaś tam refleksja i zastanowienie się nad tym, czy było warto i czy był jakiś tam strach. Szczerze mówiąc, to bardziej boję się polskich bandziorów niż tych terrorystów z lat 80. A czy istnieją linki, połączenia między tym terroryzmem z lat 80. a z dzisiejszymi terrorystami? Tak jak mówiliśmy, no Atta był szkolony w Pradze, a el-Zawahiri był szkolony w latach na początku lat 90. w Dagestanie, czyli druga osoba w Al-Kaidzie. Więc wydaje mi się, że to jest jakieś kontinuum na pewno. Pewne metody, pewne sposoby, czy też nawet Witek, myślę tutaj o kwestiach finansowych, finansowania międzynarodowego terroryzmu. Nie mówię o podmioty zewnętrzne, ale na przykład przekazywania środków między komórkami terrorystycznymi. To zostało wypracowane w latach 80. i do dzisiaj funkcjonuje w sposób znakomity, tak naprawdę nieuchwytny dla wielu światowych służb. Mówiąc krótko, jak idę ulicą i widzę napitego kibica Wisły, to przezornie schodzę mu z drogi, bo na takie ryzyko wolę nie iść. Natomiast jak mam się spotkać z emerytowanym bandziorkiem, szpiegiem i de facto niewiele grozi jakby z jego strony już, to jest jakby zwykła rzecz, tak? Lekarz spotyka się z chorym i też nie myśli o tym, że się zarazi. Dziennikarz spotyka się z człowiekiem ciekawym, nie bardzo myśląc o tym, że ten człowiek ciekawy może mu poderznąć gardło. Ale oczywiście będąc ostatnio na terenach Bliskiego Wschodu, przezornie unikałem panów z czarnym sztandarem proroka. Dlaczego? Dlatego, że oni mają taki zwyczaj dyskutowania przy pomocy kozika. Najpierw obcinają głowę, a potem wymieniają argumenty. I tego raczej wolę unikać, bo jakby z tym jeszcze nie poradził sobie żaden dziennikarz. A różni żołnierze też mają z tym problem, więc mówiąc krótko, jak się higienicznie postępuje, to higienicznie potem można dłużej przeżyć. Ja już, szczerze mówiąc, jestem nawet trochę zdziwiony, że tak długo mi się udało żyć. Witku, przepraszam bardzo, chciałem dopowiedzieć do Przemka i odpowiedzieć na pana pytanie. Piotr Wroński. Ja pytałem się, miałem zaraz się przedstawiać. Wroński, Piotr Wroński, tak. Były. Proszę pana, w 2000 roku, akurat jak przyjechałem na placówkę do Londynu, odbył się ostatni zamach IRA. IRA wystrzeliło z RPG prosto w siedzibę MI6. Otóż ta wyrzutnia pochodziła, to była polska wyrzutnia, którą IRA zdobyła w 93 roku z terenów Jugosławii i to z tych terenów, gdzie było trochę również islamskich terrorystów. Potem z Anglikami prowadziliśmy całą sprawę, w jaki sposób oni to zdobyli, ponieważ okazało się, że oni mają bardzo dużo broni z Polski, via Palestyńczycy. Jeszcze jedna rzecz. Obawiam się, że dokumentalnych dowodów, poza tymi, bo tutaj do wszystkich tych, którzy mogą trochę wątpić w to, czy rozmówcy
pana Witka i Przemka byli szczerzy czy nie. Dokumentów prawdopodobnie nie ma, ale ja pamiętam taką rzecz. Byłem na szkole w Kiejkutach w 83-84 i mniej więcej na początku 84 roku zamknięto nas wszystkich w internacie, bo była wizyta szefa OWP. Co to było OWP wtedy? Bo wiadomo. I szef OWP zwiedzał dokładnie szkołę, a szczególnie strefę B, do której myśmy nie mieli wstępu. Także takie szkolenia mogły rzeczywiście się obyć. Oprócz tego potem bezpośrednio byli również Libijczycy. Także to są fakty, które były. Natomiast jeżeli chodzi o dokumenty, to obawiam się, że te dokumenty nie ma ich w IPN-ie, ale raczej będą w prywatnych rękach. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie albo dwa pytania. Moje nazwisko Arkadiusz Gogułka i chciałbym zadać takie pytanie. Jak panowie oceniają, jakie są motywacje tych ludzi do tego, że udzielają wywiadów? Czy też państwo, czy liczą na rozgłos, czy to chodzi o jakieś korzyści materialne? Czy państwo dysponują jakimś budżetem na tego typu działalność? Ja odpowiem. A jeszcze, czy państwo też to robią, żeby po prostu napisać potem książkę i traktować to jako swój zysk? Tak. Zdecydowanie tak. Na to pytanie odpowiadam twierdząco tak. Natomiast jakie było pytanie pierwsze? Jak docieramy, czy jakie motywacje są tych ludzi, żeby mówić? Na przykład Abu Daud, miano go zabić w Polsce, więc prawdopodobnie jakiś sentyment zagrał tutaj, że chciał opowiedzieć swoją historię tego zamachu. Carlos siedzi zamknięty w więzieniu, więc nie ma okazji do omówienia specjalnie, a też francuskie władze mu nie umożliwiają takich wywiadów. Nam udało się poprzez nasze znajomości z francuskim sędzią pewnym, który jakoś tam chyba nam pomógł w tym wszystkim. Ludzie z Rota Armii Fraktion, tutaj już wspomniany przez nas Jacek, odnalazł na przykład Astrid Prohl, jedną z takich najkrwawszych postaci Roty Armii Fraktion w Berlinie. I ku naszemu zdziwieniu jej motywacja była bardzo prosta. Ona jako terrorystka walczyła z konsumpcjonizmem, z takim stylem życia opartym na konsumpcjonizmie, ale zażądała od nas 400 euro, więc to była jej motywacja. Hans Joachim Klein, żubrówka i kiełbasa. Jest jakaś forma ekspiacji, wyspowiadania się. No i tak dalej można by wymienić. Motywacje są różne. Trzeba, krótko mówiąc, się wstrzelić chyba w odpowiedni czas, w odpowiedni moment i jakoś próbować. Ja mogę powiedzieć tyle, jeżeli chodzi o najnowszy najnowszy wywiad, który trochę wzbudził uwagi, bo też został przez ABW szybciutko wyciszony, czyli wywiad z Adamem Al-Natur, Polakiem, który walczy po stronie państwa islamskiego. Ten wywiad nagraliśmy i opublikowaliśmy. I w tym wypadku motywacja była bardzo prosta. Fanatyczny islamizm. Fanatyczny islamizm. Ten człowiek rzeczywiście fanatycznie jest oddany idei rozszerzania kalifatu. Oni dziś są trochę inni niż tamci terroryści. Są bardziej ideologiczni. Ten islam, który dziś napędza dżihad, terroryzm od strony Al-Kaidy i od strony państwa islamskiego, to jest islamofaszyzm de facto. To jest ideologia, to nie jest religia. To jest religia, która przerodziła się w taki nowotwór w postaci całościowej wizji świata i państwa, w której nie ma miejsca dla myślących inaczej. Taki totalitaryzm. I myślę, że to ich napędza. Prosta wizja świata. Wizja raju, który de facto jest domem publicznym. Bo jak państwo przeczytacie wizję raju w Koranie, to zauważycie, że tam 72 hurysy, bardzo dokładnie opisane. Prawda? Piękne, czarne, duże oczy, sprężyste piersi, dla wszystkie dziewice. Wszystko to jest opisane. I ci ludzie, którzy na co dzień cierpią na brak kobiet, na brak wody często, nie mogą pić wina, no, mają różne ograniczenia, naraz tam mają wizję takiego luksusowego domu publicznego, w którym tylko tarzają się w rozkoszy, w nieustającej rozkoszy. No to dla niego bardzo proste jest zamienić to ziemskie bytowanie fatalne na natychmiastowe przejście do raju. A szachid, człowiek, który walczy
w idei dżihad, no, ma ten bilet do raju niemalże ekspresowy. Więc tu to jest niebezpieczne, że odsetek fanatyków rośnie. Tak jak tamci terroryści szybko się rozczarowywali i ten fanatyzm spadał, jeżeli on w ogóle istniał wcześniej, o tyle dziś terroryzm za pomocą tego spektaklu światowego, tej pornografii śmierci, która jest pokazywana w internecie przez Instytut Al-Furqan, czyli Instytut Propagandy Państwa Islamskiego, różnymi sposobami, poprzez to wszystko rozszerza się plaga fanatyzmu, plaga uproszczonej wizji świata, w której sfrustrowani, odrzuceni ekonomicznie, bądź też społecznie ludzie, młodzi, wchodzą na drogę, w której się dowartościowują. A najwyższą wartością dla nich jest pas szahida i zabijanie niewiernych. O islamie nie chcę więcej mówić, bo to po prostu jest dyskusja bez dna, ale dziś jakby ten terroryzm się zmienił. Także nie istniałby bez wsparcia służb specjalnych. I teraz zachodzi pytanie, jakich służb, po co? I tu nigdy nie kłamią pieniądze. Musimy iść za rzeką pieniędzy, pieniądze mówią prawdę. Ludzie kłamią, politycy kłamią, gazety kłamią, media kłamią, pieniądze nie kłamią. Jak prześledzimy strumienie pieniędzy, które płyną do Państwa Islamskiego, to zobaczymy, kto tak naprawdę jest zainteresowany w istnieniu tworu, który można zgnieść w ciągu tygodnia, gdyby społeczność międzynarodowa była zgodna i chciała to zrobić. No i skąd te strumienie płyną? No tutaj już odpowiadając na to pytanie, oczywiście narażę się kilku wywiadom na raz, ale mówiąc tak już publicystycznie, oczywiście pieniądze płyną do Turcji, bo większość handlu ropą wydobywaną na terenie Państwa Islamskiego odbywa się przez tureckie firmy. Ile wydobywa się ropy w Państwie Islamskim? Około 60 tysięcy baryłek dziennie. Jeżeli Państwo Islamskie sprzedaje ropę za 25-30 dolarów za baryłkę, to łatwo sobie można wyliczyć, ile zarabiają i ile zarabiają pośrednicy, dlatego ci pośrednicy się na to łakomią. Ropa kupowana od firm tureckich jest już ropą legalną, konfekcjonowaną. Ropa kupowana od firm irańskich jest ropą legalną. Ropa kupowana od Asada, który handluje ropą z Państwem Islamskim, jest już ropą, no, mniej może bardziej, mniej legalną, ale już czystszą niż ropa kupowana od kalifatu. Więc jak spojrzymy na ropę, widać to bardzo wyraźnie. Jak spojrzymy na handel artefaktami architektonicznymi z terenów Syrii, które jest jednym wielkim wykopaliskiem, miejscem wykopalisk najstarszych cywilizacji, to zobaczymy, że 90% tych artefaktów przechodzi przez ręce mafii rosyjskiej. To Rosjanie tym handlują, przestępcy rosyjscy. Kto remontuje instalacje naftowe bombardowane przez sprzymierzonych? Przeważnie fachowcy rosyjscy. No i oni wcale nie muszą być islamistami. Co więcej, mają przyzwyczajenia takie, które są dalekie od islamu. A jednak nikt nie słyszał o tym, żeby jakiemuś Rosjaninowi dotąd obcięto głowę na terenie Daula Islamija. No dzisiaj to może się zmienić, bo rzeczywiście dużo się zmienia. Ale z drugiej strony, żeby nie było tak znowu czarno-biało, to demokraci syryjscy zaczęli właśnie stosować żywe tarcze w postaci alawitów. Żywe tarcze, które chronią ich przed bombardowaniami rosyjskimi. Więc wszystko tam jest po prostu bardzo mocno skomplikowane, ale wielka gra Stanów Zjednoczonych, Rosji, Turcji i Iranu sprawia, że mamy państwo islamskie. I jakie wywiady za tym stoją? Bardzo łatwo jest sobie na to odpowiedzieć. Sam wywiad Państwa Islamskiego, AMNI, AMNI po arabsku znaczy bezpieczeństwo, jest rekrutowany spośród absolwentów uczelni rosyjskich. Dlatego, że bezpieczniacy, mówiąc krótko, Saddama Husajna i bezpieczniacy Asada byli szkoleni w Moskwie. Znaczy w Rosji, nie w Moskwie konkretnie, ale w Rosji. Wielu z nich przeszło na stronę Państwa Islamskiego. Zapuściło brody i z socjalistów stało się islamistami. Dziś tworzą Główny Komitet Doradczy przy kalifie. Więc jakby to jest bardzo skomplikowane. A powiedz, Witoldzie, kto jest najlepszym polskim dziennikarzem śledczym? Najlepszym polskim dziennikarzem śledczym?
jest Cezary Gmyz, bo napisał książkę Dziennikarz Śledczy. Czyli jest zdolny Witold Gadowski do odpowiadania na kolejne pytania. Czy są? Nie rozumiem, dlaczego Putin? Tak? Ja nie wiem. No nie, to zawód, proszę Państwa. Oddajemy za bilety w takim razie, bo jest naprawdę, nie wiesz? No to zadzwoń do swojego kolegi, któregoś się dowiemy na żywo. Do kogo trzeba zadzwonić, żeby to wiedzieć? Ale i oni jeszcze nie wiedzą. Nie wiem, no może do szefa agencji wywiadu. A złożył wypowiedzenie. No, I oddał telefon. Przed czym ucieka? Nie wiem, naprawdę nie wiem, bo wiem tyle, co z mediów, z prasy. No skąd mam wiedzieć więcej? No co, w każdym razie przyznał się, że nie jest w to zamieszany. Nie, nie jesteś. Przemek? Tak. Tak, jestem bardzo zamieszany i zmieszany. Myślę, że coś się szykuje. Myślę, że ta anodyna z tym samolotem może mieć związek, jeżeli rzeczywiście uciekła, może pojechała na zakupy do Paryża po prostu, a uciekła starym Tupolewem. Proszę Państwa, no trudno powiedzieć, ten świat nabiera przyspieszenia, ale jeszcze zanim skończymy, chciałbym zaapelować, żebyście Państwo podpisywali listy do prezydenta Rzeczypospolitej z apelem o odtajnienie tych akt. To jest podstawowy akt, który powinien zostać jak najszybciej dokonany. Zbiór zastrzeżony w IPN-ie, ale nie tylko. My prosimy, żeby odtajnić wszystkie akta służb PRL-owskich, bo ja myślę, czy wojskowych, czy innych, tajnych i tak dalej, i tak dalej. Bo ja myślę, że właśnie dziennikarze śledczy mogą odkryć wiele prawd bardzo niewygodnych. W tym, żeby te akta nadal były tajne, jest bardzo wielu ludziom zależy. Tym, którzy trzymają różne gazety i którzy wynieśli akta, no wiadomo, jakie były komisje, prawda, zaraz po tych zmianach. Ci, którzy wynieśli, sprywatyzowali akta bezpieki oraz tym, którzy są tam w tych aktach umoczeni oraz tym, którzy zostali w to bagno wciągnięci. Więc ja bardzo serdecznie zapraszam, żeby tam z tyłu jest ta lista, wychodząc Państwo podpisali. A myślę, że teraz Państwo będą mogli z autorami tutaj się spotkać i uzyskać od nich jakieś dedykacje. Ja bym dopisał, Piotr, do Twojego apelu i myślę, że autorzy też by się zgodzili, żeby wszystkie tajne akta na świecie ujawnić. To byśmy mieli naprawdę wtedy bardzo... tak, to byśmy dużo więcej wiedzieli. Bardzo serdecznie dziękuję bohaterom dzisiejszego spotkania. Pan Przemysław Wojciechowski, pan Witold Gadowski, pan Piotr Jegliński.